Dobry wieczór Państwu. Witamy wszystkich Was bardzo serdecznie. Cieszymy się, że pełna sala. Spotykamy się, tak nam się wydaje, że w bardzo smutnej sprawie, bo w tej sprawie powinniśmy się spotkać już 2 lata temu i to powinien zebranie zwołać Urząd Gminy, Pan Wójt. Zwołujemy, my zapraszamy, zaprasza nas wszystkich sołtys. Dziękujemy Darku za całą akcję, że tutaj nas wszystkich poinformowałeś. Pomogły nam również i media. Dziękujemy Państwu i cieszymy się, że jesteście z nami. To, jakie kto ma zdanie na ten temat, to jest każdego z Was indywidualna sprawa. A ważniejsze dla nas w tej chwili to, że przyjdziecie i chcecie posłuchać, zadać pytania, jest Pan Wójt, jesteśmy my. My, mimo że już zajmujemy się tym od prawie 2 tygodni, jeszcze wiele rzeczy nie wiemy. Uczymy się naprawdę bardzo szybko, eternistycznie, jak tylko się da. Żaden z nas nie jest prawnikiem. Pierwszy raz mamy taką sprawę do rozstrzygnięcia. Myślę, że wiele rzeczy tutaj jest niedomówień, ale chcę powiedzieć jedno, że wszyscy ci, którzy tutaj siedzą i jeszcze 2 osoby, których nie ma, a w dalszej części dowiecie się, gdzie one są i co dzisiaj robią dla nas, to tak jak pani Basia, nie, pani Mirosława na sesji powiedziała, podziękowała bardzo komitetowi, który zebrał się i charytatywnie, przecież nikt tego nie robi dla pieniędzy, zaczęliśmy pracować. Wiele rzeczy, myślę, że państwo usłyszeliście już sesji, po tyle wejść na oglądanie sesji, jeszcze w historii Kodnia nie było i żadnej gminy i powiatu. Wiele rzeczy dowiedzieliście się z mediów, wiele rzeczy gdzieś tam z zasłyszenia. Są puszczane różne fake newsy, ale my tu przychodzimy bezinteresownie. Bronić naszej wspólnej sprawy, bronić Kodnia, całej gminy Kodeń, przed tym, co władze Kodnia chciały i chcą w dalszym ciągu nam zafundować. A mam podstawy, żeby tak mówić, bo to wszystko, co się wydarzyło w sprawie wydania decyzji, było bardzo sprytnie niepokazywane. O tak, umówmy się. Mimo, że wisiało na BIP-ie, że formalny jakiś tam wymóg był, ale tak naprawdę, jakby władze Kodnia chciały, to by poinformowały na pierwszej, lepszej sesji. Prawda, pani przewodnicząca? Na pierwszym, lepszym zebraniu sołeckim. Ale niestety nic takiego nie było. I gdyby nie bunt mieszkańców Sosnówki. Szanowni Państwo, tutaj witamy dzisiaj pana Macieja Trębickiego. Brawa, wielkie brawa, wielkie. Pan Maciej przyjechał z Sosnówki specjalnie dla nas, bo jest również członkiem Komitetu Procesacyjnego w gminie Sosnówka w Rzeszczyńce. Jest jedną z kilku osób. Jest tam wiele osób. 8 osób. Jest pani profesor, a też nie może być, bo jutro ma jakieś tam wykłady, zajęcia. Dziękujemy, że pan poświęcił czas i przyjechał. Będzie można zadać mu pytania. I gdyby nie to, że w Sosnówce zaczęto o tym mówić, to ośmiem twierdzić, że my byśmy jeszcze w Kodniu sobie takim zimowym snem spali w tej sprawie. Bo nikt się nie spodziewał, że takie coś może nas spotkać. Wiele dobrego się w Kodniu wydarzyło przez ostatnie lata. Ale to, co się wydarzyło teraz, to jest dla nas co najmniej niezrozumiałe. Na sesji zadawaliśmy pytania radnym, wszystkim osobom, które były, czy ktoś wiedział. Nie, nikt nie wiedział. I musimy mówić uczciwie, nie możemy uważać, że te osoby, które was reprezentują w Radzie Gminy, czegoś nie wykonały swojej pracy. Bo to każdy z nas mógł zobaczyć na BIP-ie i przeczytać, prawda? Ale myślę, że ludzie mają coś ciekawszego do robienia, jak czytanie BIP-u gminy. Każdego dnia, o każdej godzinie. Także uważamy tutaj jednogłośnie. My, myślę, że państwo również się z tym zgodzicie, że taka informacja powinna być przedstawiona na Radzie Gminy. A radni, jeżeli by radni już byli milczący, to wtedy byłaby inna pretensja do kogoś innego. A dzisiaj mamy do pana wójta Jerzego Trocia wielki żal, wielkie pretensje, że nie powiedział tego wam, że nie powiedział tego nam.
Nie chcemy powtarzać tych słów, które padły na sesji. Tam dużo ja wytłumaczyłem tak ogólnie, ale każdy z nas miał swoją rolę i każdy z nas, uważam, swoją rolę wypełnił tak jak trzeba, bo nie jest sposób, żeby jedna osoba zajęła się ogarnięciem wszystkiego. Bo mamy też swoją pracę, swoje życie, ale chcieliśmy się przygotować i nie wiem, jak nas oceniacie, nie wiem, co z tego zrozumieliście. Na pewno my, mówię wam, do tej pory nie mamy odpowiedzi z Urzędu Gminy w trybie informacji publicznej. Przykro nam, już ponad tydzień czasu nie wiemy, nie znamy odpowiedzi, nie mamy wglądu do dokumentu, więc nie gniewajcie się nas i nie oskarżajcie, że czegoś jeszcze nie wiemy, ale wszystkiego się dowiemy. Są na szczęście w tym kraju instytucje, które zadziałają w innym trybie. Na sesji powiedziałem i dzisiaj powtórzę, złożyliśmy już skargę do samorządowego kolegium odwoławczego na dwie decyzje. Jeszcze przed nami kolejna, złożyliśmy skargę do Wód Polskich i mamy nadzieję, że te instytucje w świetle prawa przyjrzą się tej naszej skardze, tym skargom i wtedy będziemy wiedzieli, co dalej. Nie są to ostatnie instancje, są jeszcze sądy, więc na pewno całą ścieżkę wykorzystamy. Najważniejsze jest, powiem państwu to, żebyście, jeżeli wam zależy na Kodni i okolicach, byli z nami. Najważniejsze, żebyście zadawali pytania. Nie ma pytań niemądrych. Każde pytanie będzie nas mobilizowało do dalszego poszukiwania, żeby odkryć całą prawdę. Co się wydarzyło? Co się wydarzyło, że 500 lat Kodnia zostało przykryte dwoma, trzema decyzjami? Bez waszej wiedzy, szanowni państwo. Bez waszej wiedzy. Jednego, bądźcie pewni, nie będzie żadnych ataków takich, jakichś tam politycznych, to jest z mojej strony, z naszej. Ale muszę przypomnieć wam tu wszystkim, panu wójtowi. Pamiętam, jak wójtem był pan Zanie. Przechodził pan na sesję, był pan radnym, panie Jurku. Ja też przechodziłem. Pan bronił każdego słowa, każdego człowieka. Pan Trociowi oczy by wydarł. I wtedy ja się denerwowałem, ale sobie myślę, kurczę, on naprawdę walczy o ludzi. Tak było. Muszę wam powiedzieć prawdę. Wkurzałem się czasami, ale myślę, jeżeli Troć ma rację, no to za niej nie ma. I dobrze, że ktoś taki jest, że broni mieszkańców przed wójtem, który czasami może nerwowo, może gdzieś tam coś krzyknął. Każdy z nas ma swoje jakieś wady. Kto nie krzyknął, kto nie dał klapsa dziecku, to niech rękę podniesie. No takie jest życie. I pan wójt wtedy walczył. Naprawdę. Ja jak usłyszałem o tej informacji, to nie mogłem uwierzyć, że to Jurek zrobił. No nie mogłem, rozumiecie? To był dla mnie największy szok, bo to, że decyzje wydane, dobra, tam gdzieś tam później z tyłu go walto. Pan Jurek Troć to zrobił? Pamiętam, jak krytykował za to, że Zań krzyczy, że Zań nie ma dla nikogo czasu, że zwalnia, przepraszam, swoich pracowników, bo gdzieś tam troszeczkę, może któryś jeszcze był wczorajszy. Myślę, tak, ma rację. Też pracuję w pracy, mam pracowników. Ale to, co pan Jurek teraz zrobił, wszystkie sukcesy, panie Jurku, panie wójcie, są niczym, są zerem. 500 lat Kodnia nikt takiego zła nie chciał zrobić. Na szczęście jeszcze, szanowni państwo, wszystko jest przed nami. Naprawdę. Jak będziemy wszyscy razem, będzie was przebywało, będzie tych podpisów trochę więcej jak 1000, a na razie mamy trochę więcej jak 500, prawie 600, a może już więcej, bo dzisiaj znowu listy przyszły. Jak będzie nas tak dużo, to nas wszyscy wysłuchają. Najgorzej baliśmy się, że jak będzie nas tylko tyle. I jeszcze plus dwie osoby, które dzisiaj mają bardzo ważną misję do wykonania. Oni tam robią coś i przywiozą informacje, które was jeszcze bardziej szokują. Bo tutaj na sesji były panie z panami z WIPASZ-u, panie, proszę państwa, przyjechali z wielkim kłamstwem. My dzisiaj obnażymy to. Jak się uda nam połączyć, zrobić połączenie internetowe z podobnym zebraniem, które się odbywa na terenie naszego powiatu w tej samej sprawie, to oczy wam się jeszcze bardziej szerzej otworzą. To jest niesamowite. Także z mojej strony tyle. Mówię, nie chcemy zaczynać i opowiadać, chyba że będą jakieś pytania, ale to, coś mogli opowiedzieć, to opowiedzieliśmy na sesji. I też powiem tak, nie na wszystkie pytania też odpowiemy. I nie gniewajcie się w dalszym ciągu, bo są rzeczy, które jeszcze
nie są do publicznej informacji z naszej strony, bo my walczymy. A jak się walczy, trzeba mieć argumenty. Mało będzie w jednej instytucji, w SKO, będzie w sądzie. I my powiemy tam wszystko wtedy, co wiemy. A mamy nadzieję, że jeszcze od was się też dowiemy i pomożecie. Pan zadał pytanie, to dla mnie, bo chciałem przekazać głos tu kolegom. Pan Frontak był ostatnio. Tak, i byłem. Chciałem się dowiedzieć, bo nasza gadka była taka, żeby był pan Troć, Rybicki i reszta, żeby z Wipaszu i żeby oni nam powiedzieli, jakie są plusy, jakie minusy i to wszystko. Mhm. No, i żadnych tylko tyle. Dobrze, dziękuję. Pan wójt jest i pan wicewójt są. Z Wipaszu, słuchajcie, informacja była ogólna, zaproszenie było ogólne, nawet słowo Podlasia zapraszało i my na swoich stronach udostępnialiśmy zaproszenie kolegi Sołtysa, więc innych informacji nie było. Powiem tak, Wipasz już pokazał siebie na sesji i tam padły te pytania takie trudne. Najwięcej pytań padło o korzyści dla gminy. To przedstawia w gazecie też Słowie Podlasia. Podali bardzo pięknie 50 milionów zysku z CIT-u, czyli działalności od firm. Ileś milionów od ZUS-ów, od umów o pracę, czyli od PIT-u. A ja ciągle pytam, co dla gminy, o tych plusach i minusach, które pan mówi. Proszę państwa, panowie z Wipasu, zobaczcie jak kłamią. Na sesji powiedzieli, że zatrudnionych będzie 25 osób. W gazetach podali już 65 osób. Proszę państwa, 68. Proszę państwa, słuchajcie tych drobnych słów, tych drobnych cyfr. Oni się gubią każdego dnia. Ja wam powiem, te osoby będą pracowały, tylko nie 60, tylko 20, może 10. Przy czym z tych 20 to 15 przy komputerach, gdzieś tam w centrali. A tutaj będzie, jak będzie wyjmowany pomiot i kiedy będzie smród, kiedy gnojowica będzie spłukana i tak dalej. Te osoby tutaj będą, będzie 5 osób fizycznych. Ja myślę, że takiego bezrobocia w gminie Kodeń nie ma, żeby zafundować wam na początek 20 parę, a w domyśle 100. 100 kurników brakuje dla Wipaszu, żeby cała linia była wykorzystana na 100%. Wszystkie gminy dookoła odmówiły. Wszystkie. Oprócz Sosnówce się wydarzyło, ale też pan wójt stanął na razie na wysokości zadania i odmawia. Wszystkie wokół gminy po kolei. Słowatycze, Tuczna, Piszczac, Terespol. Proszę państwa, co się stało, że nasza gmina została tak wyróżniona? Mówię nasza, bo jestem zgodnie związany tutaj, mój sąsiad jest, wie, że tam coś robię, dłubię i tak dalej. Mieszkałem tutaj, dom wybudowałem, także to jest moja gmina też. Nie można mi tego odmawiać, chociaż pan Troć chciał mi tego na sesji Rady Gminy odmówić. To było już bezczelne po prostu, bo ja nikomu nie odmawiam. Ktoś się przyznaje do tego, że jest Kodeńcem, to jest, czy mieszkańcem gminy. Mam podstawę do tego, wytłumaczyłem się. Także tak tyle wyjaśnienia dla pana Wipaszu. Nikogo specjalnie zapraszaliśmy. Pana wójta również był zaproszony tylko na sesji przez sołtysa, bez żadnych kartek, bez niczego. To, że pan wójt jest, to jest jego dobra wola. Tych kurników na terenie kątów to ile ma być? Proszę pana, my nic nie wiemy jeszcze ostatecznie. My wiemy, że chyba 14 albo 16 w Kopytowie, gdzieś tam na kątach, gdzieś na Zachaciu 2. My czekamy na dokumenty. Naprawdę czekamy, ale wiemy, co się święci dalej. W dalszej części, jak będziecie cierpliwi, nam się uda połączyć, bo jeżeli nie, to powiemy wam to z palca, ktoś mówi z ręki, co dzisiaj się dzieje w drugiej części powiatu w związku z nowymi kornikami firmy Wipasz. Bo na sesji było zakłamanie, okłamano nas dosłownie w każdym elemencie. A mnie nazwano kłamcą, więc kłamco, dzisiaj sobie weźcie słowo Podlasia i porównajcie to, co ja mówiłem, a to, co Wipasz. I w dalszym ciągu pytam, jakie korzyści są dla gminy, bo jak postawiają gdzieś tam w Zalesiu czy Wiśnicach, postawili wiatraki, to od każdego wiatraku gmina ma ponoć rocznie 100 tysięcy. To jest zysk. To jest zysk dla gminy. Czysta kasa dla urzędu, można robić drogi i prąd. Ale ten syf, przepraszam, bo to nie jest inaczej, bo gdyby to były kurniki gospodarskie, gospodarz sobie stawia swój taki fabryczkę, jakąś taką, ale to gospodarz autentyczny, a nie słupy. Przykro nam, Wipaś się przyznał, że za tymi nazwiskami, tymi zezwoleniami, to są słupy. Oni w momencie, kiedy rolnik uzyska wszystkie zezwolenia, przepisze na niego cesją wszystko. A wiecie dlaczego? Żeby pan wójt miał wolniejszą rękę jeszcze, bo jest łatwiej rolnikowi wydać wszystkie zezwolenia. Firma miałaby o wiele gorzej. Przyznali się to, mamy nagrane. To jest dowód, jeden z dowodów w sprawie, bardzo ważnych. Jak się oszukuje społeczeństwo,
Jeżeli pan wójt o tym nie wiedział, to ma prawo zaskarżyć teraz swoją decyzję. Sam pan wójt może, słuchajcie, wzruszyć tą decyzję, bo się pomylił, bo ma teraz wiadomości. I to od niego zależy. I nie ma to, że tłumaczenie. Nie słuchajcie. Myśmy z prawnikami rozmawiali. Ale wójt musi być z wami. Tak jak teraz siedzi z wami, musi być z wami. Dzień dobry Państwu, się nazywam Grażyna Łojkuć, jestem tutaj mieszkanką Kodnia, nie było mnie przez 14 lat i na dzisiejsze spotkanie, ale mieszkam już tutaj, wróciliśmy z powrotem z mężem i chciałam Państwu coś powiedzieć. Ja mieszkałam 14 lat w Ostrzeszowie, gdzie jest zagłębie drobiarskie. W Mikstacie jest drob, w Kępnie jest też drob i mieszkałam w Ostrzeszowie, gdzie te ciężarówki z tymi kurczakami przejeżdżały. To jest 20 kilometrów było od Ostrzeszowa. Proszę Państwa, każda ciężarówka, która jedzie z pisklętami bądź z kurczakami, smród jest okropny. To jest tak, jakby po prostu jechała ciężarówka z bakutilem. To jest nie do wytrzymania. Tych ciężarówek, proszę Państwa, będzie... Jak będą pisklęta przywozili do kurnika, w jednym kurniku może być nawet 50 tysięcy kurczaków, piskląt. I dowiedziałam się dzisiaj, bo przyszłam na to spotkanie, panie wójcie, nie po to, żeby wziąć mikrofon i się tutaj zainspirować czymś, ale mnie ten temat bardzo dotyczy i boli. Bo tu się urodziłam, tu mam syna, tu mam wnuków, tu się wyuczyłam, tutaj też sporo pracy swojej zostawiłam i tutaj mam dom na ulicy Bojarskiej. I to mnie bardzo dotyczy, mojej całej rodziny, tak samo jak i państwa. Słuchajcie, to nie jest biznes dla nas tutaj w Kodniu, ani dla gminy. Tu nie będzie biznesu, będzie smród, fetor, jeszcze oprócz tych piskląt, które będą dowożone i odwożone, to również będzie wywożony obornik z tych kurników. A jeżeli chodzi o pracę, też się dowiedziałam, bo dzisiaj, proszę Państwa, dzwoniłam do gminy, do Żuromina i w gminie, w Żurominie, gdzie jest mnóstwo tych kurników. Pani burmistrz Żuromina, pani Aneta Goliat, wydała 10 lat temu decyzję na budowę 3 kurników. Proszę Państwa, teraz na 2 kilometrach kwadratowych stoi kurników, zaraz Państwu powiem ile. Dlatego pytałem. 32 kurniki stoją w odległości na 2 kilometrach kwadratowych jest wystawione 32 kurniki. Decyzja była wydana na 3 kurniki. Firma Wipasz ma takie narzędzia, ma takich prawników, są tak mocno poobstawiani, słuchajcie, tymi różnymi osobami na wysokich stanowiskach, że jeżeli pan wójt wyda tą decyzję, proszę pana, już się pan nie cofniesz, nie odwrócimy tego. No to wydał, no to koniec, to klękajcie narody po prostu będzie. Słuchajcie państwo. To jest po... Trzeba, panie wójcie, jeżeli ja zawsze na Facebooku śledziłam naszą gminę Kodeń, zawsze o panu pisałam bardzo pozytywne posty, że pan jest gospodarzem, że się wszystko pozmieniały, że odnowiona szkoła, że przedszkole, że drogi, że dom kultury, że to wszystko działa. Ale gdzieś tutaj pana rutyna zagubiła, panie wójcie. Czy pan to przespał? A może inaczej zapytamy się wszyscy mieszkańcy, co firma Wipasz takiego fantastycznego panu obiecała, że pan zgodził się potajemnie wydać taką decyzję. Ludzie, tak nie może być. To jest nasza ziemia, to jest nasz Kodeń, panie wójcie. Czy pan przespał, czy rutyna pana zabiła? Proszę odpowiedzieć tutaj nam wszystkim. Proszę państwa, jeszcze się coś powiem, bo rozmawiałam dzisiaj z panem sołtysem, z tej gminy, muszę wrócić do notatek, przepraszam, ale tu emocje nie są takie pozytywne bardzo, ale staram się opanować. Słuchajcie państwo, w gminie Żurawi, Żuromina
jest pan sołtys wsi Rzężawy i rozmawiałam z panem sołtysem Wiesławem Szynkiewiczem. I co mi ten pan powiedział? Posłuchajcie. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, w jednym kurniku są dwie zmiany. I na jednej zmianie na kurniku pracują tylko dwie osoby. Ale to muszą być osoby przeszkolone, które umieją obsługiwać te komputery. Bo słuchajcie, karma jest na komputerze, witaminy są na komputerze, pojenie jest na komputerze, wszystko trzeba obsługiwać na komputerze. I pilnować powietrza, wilgotności, to wszystko trzeba obsługiwać komputerowo. Na jednej zmianie są dwie osoby na jednym kurniku, czyli na jednym kurniku będą pracowały cztery osoby. I tego pana zapytałam sołtysa, proszę pana, ile osób z pana wsi pracuje w tych kurnikach? Proszę państwa, co mi odpowiedział? Żadna osoba. Żadna osoba nie pracuje w tym kurniku. I proszę państwa, zapytałam tak, panie sołtysie, to jak to tak? Przecież to takie oferty. Pani kochana, smród, ubóstwo, a kto tam pracuje, to ja pani nie powiem, bo my nie wiemy, kto tam pracuje. To są ludzie, którzy są nieznani w tej gminie. Albo proszę państwa, jest taka rotacja, a w Międzyrzecu kto pracuje? Nawet skośnoocy pracują. Tak. Tak. A powiedzieli tutaj, bo śledziłam, dokładnie obejrzałam, że nie pracują. Proszę państwa, pracują Ukraińcy, skośnoocy, wszyscy pracują. Mamy dowody, wszystko dowiedzieliśmy. Wszystko było kłamstwo. Smród, proszę państwa, jest bardzo intensywny od kurników z odległości 1 kilometra. To już jest nie do wytrzymania. Od kurnika odległość 3 kilometry już jest woń smrodu. I teraz tak, oglądałam dzisiaj na YouTubie film, który był nagrany przez panią właśnie burmistrz, przez panią burmistrz Goliat, gdzie już nie jest w stanie opanować. U nich jest tak, jeżeli wydasz decyzję na jednego kurnika, po prostu lecą taśmowo. Mają pozwolenie i się nikogo nie muszą pytać. Już robią po prostu co chcą. Największe zagłębie jest w województwie olsztyńskim. Tam jest masa kurników. A u nas może tutaj na naszym terenie, bo chcą wybudować jeden czy trzy i będzie 100, albo 130, albo 200. I teraz oglądałam dzisiaj na tym YouTubie w tej gminie Żuromin, gdzie pani Goliat, burmistrz miasta, ratowała się tym, że wezwała o pomoc telewizję z Onetu, z TVN-u. I dopiero po tej reakcji tej telewizji, dopiero się na razie wstrzymała budowa ilość tych kurników. Zaczęło się od 3, a już jest może 130 tych kurników. I teraz oglądałam jeszcze mieszkańców, którzy mieszkają blisko tych kurników, nawet w odległości 5 kilometrów. Nie wywiesicie, panie, prania, nie będziecie spały przy otwartych oknach, dzieci nie będą się bawiły tutaj nawet u nas w szkole, ani w przedszkolu na placu zabaw. Smród po prostu zabije. Panie wójcie, zabije to mieszkańców, upadniemy na... Niech pan nie kręci głową, bo taka jest prawda, takie będą konsekwencje. A pan też nie kręci nie głową. Proszę państwa, proszę podejść poważnie do tej sprawy, naprawdę. To nie jest zabawka, że się popsuje i pan ją wyrzuci. Już... Jeżeli oni tu podziałają nawet 15 lat albo 20, rozbiorą te kurniki, bo te kurniki się rozwalają po 15 latach. Ja już się też o tym dowiedziałam. Od tego fetoru wewnątrz, w środku, co od tego odoru, kurniki już rozbierają, a dla nas zostanie tylko smród, zepsuta woda i fetor. Tak to będzie i brak wody. A słuchajcie, te ciężarówki jak będą jeździły, jakie my tutaj drogi mamy. To co pobudowane, poremontowane, to wszystko będzie popsute. A pracownicy, aha, jeszcze, Wydział Budownictwa u nas w gminie, to też powinien jakoś zasygnalizować, bo w ogóle trzeba było zrobić plan miejscowy, aktualny plan miejscowy i zrobić zakaz budowy tych kurników. I już by procedura nie poleciała, tylko byłaby zamknięta. Dziękuję, tyle się dowiedziałam na dzisiaj. Bo ja też do Żuromina się tam dowiedziałem wczoraj, także chciałem to później powiedzieć, ale pani...
wymieniła mnie. Ja tak nie wiem, czy to ja chciałem tylko do słów pani tutaj powiedzieć. Panie wójcie i zastępca, nie kręćcie głowami. Bo was jest tylko, myślę, nie chcę tutaj głosowania. Przepraszam, pan wszystkich za durniów uważa? Tu są ludzie po studiach, nieważne, są, tutaj każdy jest ważny, ma głos. To was dwóch tylko wie dobrze, pytałem na sesji. Kto wiedział o budowie? Kto jeździł? Pan wójt powiedział, kto jeździł. Jak oglądaliście, to usłyszeliście. Kogo pan wójtak wychwalał, że jest dużo lepszy ode mnie we wszystkim. Niech sobie będzie. Tylko niech odkręci te kurniki. Niech sobie będzie, bądźcie sobie najlepsi. Przyznam się do tego, że jestem od was dużo gorszy. Jeżeli wszyscy tutaj na sali są otępiali, przepraszam, nie mają rozumu, tylko wy dwóch wiecie najlepiej. Chłopy! Chłopy! Szanowni Państwo, zaraz przekażę głos dla wójta jak najbardziej, bo też mam pytanie właśnie, bo było powiedziane, że decyzja zapadła i nie można jej odwołać. Tak zapadła, wszyscy to wiemy. To, co możemy zrobić, robimy, zakładamy skargi, ale wójt też może cofnąć swoją decyzję, bo w dokumentacji został wprowadzony w błąd. Nie zakładam, ja nie zakładam jego złej woli, szczerze jeszcze w to wierzę, że doszło do jakiejś omyłki, ktoś go wprowadził w błąd. Tutaj na przykładzie właśnie kolega powie z sąsiedniej gminy, gdzie wójt wydał decyzję, a następnie ją uchylił z tego względu, że została wydana na nieostatecznego inwestora. To jest do tego podstawa, tak? Ja bym chciał teraz, żeby pan wójt zabrał głos i powiedział, czy on ma wolę w ogóle, żeby cofnąć, uchylić tą decyzję i wtedy szukajmy rozwiązania, co dalej, żeby nie dopuścić do tych budów, tak? A teraz... No może się zreflektował, zobaczył, że coś nie tak i cofnie tą decyzję, tak? Proszę, panie wójcie. Szanowni Państwo, czuję się, jakby tu był nade mną sąd kapturowy, ale mam kilka rzeczy. Zawsze byłem z mieszkańcami, jestem i będę. I nic przeciwko wam jako mieszkańcom nie zrobiłem. Wójt jest organem administracji publicznej. Jako Jerzy Troć mogę zbić swoje zdanie, ale jako wójt jestem urzędnikiem i obowiązują mnie przepisy. Nie wiem tylko teraz od czego zacząć, czy od tych kalumni, które tutaj obrzucił mnie pan przewodniczący. Proszę pana, zgadza się, spokojnie, nie. Mógłby pan mnie przerywać? Macie taką metodę, żeby wybić kogoś z tego. Najpierw się odniosę do tych zarzutów, które powiedział pan Kiczyński. Tak, byłem za mieszkańcami, jestem i będę. I byłem, przypomnę panu, dlaczego byłem przeciwko panu Zaniowi, w tym czasie przeciwko panu, bo robiliście dużo rzeczy pod siebie, dla korzyści własnej. Przejęliście drogę Olszanki, Leniuszki, bo pan tam mieszkałeś i mieliście zrobić asfalt panu. Nie potrafiliście. Ja przepraszam, panu nie przerywałem. Właśnie. Ja zaraz wrócę, momencik. Zaraz wrócę do tematu. Tak, nie potrafiliście zbudować tej drogi. Ja w tej chwili panu buduję tę drogę jako gmina za 5 milionów złotych, a mogłem budować inne drogi, proszę pana. Buduję drogę za 5 milionów złotych, bo wtedy zrobiliście przekręt. No, teraz jest kolejna rzecz, drodzy państwo.
Teraz jest kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o kurniki, ja odczytam państwu procedurę, jaka obowiązuje. Ja byłem piątą osobą opiniującą to wszystko. Nie miałem innego wyjścia, jak wydać to decyzję, bo wszystkie warunki były... Proszę państwa, prosimy o spokój. Zaraz będziecie państwo zadawali pytania, dobrze? Niech pan wójt się wypowie i wtedy damy dla państwa głos, dobrze? Żeby nie było tutaj chaosu na sali. No właśnie, bardzo bym prosił o 5 minut. Szanowni państwo, proszę słuchać, bo ja tu przeczytam z paragrafami, żebyście wiedzieli, w czym jest rzecz. Że ja też jestem uwikłany w to wszystko, nie z własnej dobrej woli, tylko jako urzędnik. Jako organ administracji samorządowej nie mogę postępować dowolnie bez oglądania się na obowiązujące przepisy prawa. Każda wydana z naruszeniem prawa decyzja niesie za sobą odpowiednie konsekwencje. W przypadku decyzji dotyczących kurników procedura była następująca. I nie jest prawdą, żeśmy to zataili. 2 lata to wisi na internecie, tylko co niektórzy wolą sobie newsy i obrażać ludzi na Facebooku zamiast zajrzeć na BIP. To jest jedna rzecz. Teraz lecę dalej. W listopadzie 2021 roku, słuchajcie państwo, do wójta gminy Kodeń wpłynął wniosek od pana Iwaniuka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa fermy drobiu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 12/9 obręb kopytów gmina Kodeń, powiat bialski. Po otrzymaniu wniosku, zgodnie z artykułem 33 ust. 1 punkt 2 oraz 79 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko, wójt gminy Kodeń stosownie do przepisu artykułu 77 ust. 1 wystawił do, słuchajcie teraz państwo, marszałka województwa lubelskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie. Zwróciłem się do tych instytucji, drodzy państwo, bo to one są władne, mają przeszkolonych ludzi i to one opiniują to wszystko. I zwróciłem się o wyrażenie zgody na dokonanie uzgodnień pod względem wymagań ochrony środowiska dla warunków realizacji wyżej przedsięwzięcia. Słuchajcie państwo dalej. Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2020 roku, sprawa trwa już 2 lata, tak? Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia. Dyrektor Wód Polskich dał zgodę. Pismem z dnia 5 stycznia, posłuchajcie państwo, pismem z dnia 25 stycznia marszałek województwa lubelskiego zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia. Po uzupełnieniu, chwileczkę, nie denerwujcie się, każdy się wypowie. Po uzupełnieniu przedłożonej dokumentacji postanowieniem z dnia 24 marca 2022 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki na etapie realizacji eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia. Ostatni organ, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej, pismem z dnia 25 kwietnia zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych i określił warunki na etapie realizacji i eksploatacji po analizie przedłożonych uzupełnień. Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów wójt gminy Kodeń zawiadomił obwieszczeniem 11 maja strony postępowania o wydanych uzgodnieniach, opiniach oraz przystąpił do przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, informując jednocześnie wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków odnośnie wyżej wymienionego przedsięwzięcia w terminie od 11 maja do 11 czerwca 2022, z zastrzeżeniem, że po upływie wskazanego terminu uwagi i wnioski pozostawia bez rozpatrzenia. Obwieszczenie to zostało opublikowane w BIP Kodeń i taki był tylko obowiązek oraz ukazało się na tablicy informacyjnej. Zarówno na etapie wszczęcia postępowania, jak i przebiegu oraz podczas przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski ani protesty. Był jeden telefon i jedna osoba przyszła w tym okresie, żeby zasięgnąć informacji. Po upływie miesięcznego okresu
Na wnoszenie uwag, protestów i wniosków wójt gminy Kodeń wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Jak miałem uzasadnić, skoro... Co miałem napisać w tym, skoro tamci dali wszystko pozytywnie? Chwileczkę, dokończymy. Mając prawomocną decyzję, inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zawodowych. Przepraszam, chciałbym się odnieść, panie wójcie, do tego i pan będzie kontynuował, dobrze? Bo jakby są pewne nieścisłości w dokumentach. Ja chcę tylko co do tego, co pan wójt mówił. Po pierwsze, sprawa nie ciągnie się 2 lata, bo rozmawiamy o listopadzie 2021 roku i te odpowiedzi są z stycznia tego roku, nie ubiegłego, więc trwa pół roku. Następna kwestia. Tutaj pan wójt już powinien na tym etapie sprawdzić, że od sierpnia ubiegłego roku występujący o decyzję miał umowę przyrzeczoną sprzedaży nieruchomości na dzień 23 maja przyszłego roku bodajże, więc nie było technicznie możliwości, żeby realizował tą inwestycję i był inwestorem, co jest podstawą do uchylenia. Ale to jeszcze nie jest najciekawsze. To, co pan mówi o obwieszczeniach, to są dokumenty, może pan sobie zweryfikować. Okej, okay, więc normalnymi słowami, w dniu 13 czerwca 2022 roku pan wójt zawiadamia stronę postępowania administracyjnego, że w dniu 20 czerwca, czyli 7 dni później, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak określający środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa fermy drobiu na terenie działki 12.6, obręb kopytów gmina Kodeń. Czyli 13 już wydał informację, że 20 wydał decyzję. Czyli tydzień wcześniej obwieszczenie wywiesił, że ten. To jeszcze nic, bo później podanie informacji o wydaniu decyzji do publicznej wiadomości 20 czerwca, od razu w tego samego dnia, po prostu zmieniona data od 13 na 20 czerwca i termin udostępnienia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, uwaga, od 20 czerwca do 4 czerwca. Czyli 14 dni wstecz było udostępnione to. Więc 20 wydał, a o 4... Nie wiem. Ale to jest obwieszczenie, proszę, dobrze, to jest obwieszczenie z BIP-u. Dobra, zaraz to... No ale... Nie mogę się teraz do tego odnieść, bo nie widzę tego. No proszę. Zaraz spokojnie, może i były no, ale to, to teraz, no, ale... szanowni państwo, to... wszyscy tutaj, teraz wracając do tematu, wszyscy tutaj twierdzicie o tych, że to jest takie złe, że po prostu, że to jest gnój, syf i to i tamto. Ja, drodzy państwo, pozwolę sobie rozdać tutaj wam dokumenty, bo ja będąc w firmie w kwasówce porobiłem, momencik, odpowiadam na pytania. Proszę sobie to przejrzeć. Szanowni państwo, to są nowe technologie, proszę to rozdać. To są nowe Ale proszę, zapoznajcie się państwo z tymi nowoczesnymi technologami. Naprawdę, to jest bardzo istotne dla całej sprawy. I teraz kwestia jest dalsza. Wydałem tę decyzję. W każdej chwili można było przyjść do... Proszę państwa, prosimy, niech pan wójt się wypowie, dobrze? W każdej chwili można było przyjść do urzędu gminy, udzielilibyśmy informacji. No niestety, nikt się wtedy nie interesował. Ja jako organ, słuchajcie państwo, tu padł kolejny zarzut, bo pan powiedział, że ja to wszystko zataiłem, że ja powinienem robić zebrania. Nie, proszę państwa. Ja jako organ... Dobrze, potem pan powie. Ja jako organ opiniujący nie mogłem stawać ani po jednej, ani po drugiej stronie, bo byłoby mi to zarzucone. Wy, radni, mogliście. Wielokrotnie rozmawiałem z radnymi, to też nie jest prawda, bo niektórzy radni boją się odpowiedzialności. Wielokrotnie rozmawiałem z radnymi, tu pokazywałem zdjęcia. Nie było informacji oficjalnej, no bo takiej informacji oficjalnej nie mogłem tutaj podać. I sprawa jest tego rodzaju, drodzy państwo. Mówimy o Kopytowie. Ja w Kopytowie mam całą swoją rodzinę. Czy wy uważacie, że ja bym im coś takiego zafundował, jakbym nie był przekonany? Pani tutaj powołuje się na, nie wiem, na te dokumenty i na te kurniki z czego innego. 10 stycznia, drodzy państwo, jest wyjazd
firma Wipasz podstawi autobusy, jeżeli będą chętni, zrobimy listę i pojedziecie, zobaczycie. No, proszę bardzo, to jak nie pojedziecie, to dalej będzie woda na młyn, no bo pan przewodniczący się boi, że zobaczycie prawdę, że to nie jest śmierdzące. Szanowni Państwo, wszyscy mówią o jakichś rzeczach, kurnikach, w których nie byli. Ja w tym kurniku, drodzy Państwo, byłem. Byłem, mam zdjęcia, widziałem, co się dzieje, jak to się odbywa, dzieje. Dlaczego pan przewodniczący nawołuje, żeby nie jechali? Nie, jesteśmy za. Tak. No, dobra. I jest finał tego rodzaju. Ja uważam, że może być symbioza. Jeżeli ten kurnik jest lokalizacja w szczerym polu, pod lasem, na ziemiach 5., 6. klasy, drodzy Państwo, dlaczego on ma nie powstać? Dlaczego nie ma miejsc pracy? Pytali mnie, jakie korzyści będą. Dla mnie korzyścią wymierną jest zatrudnienie kilkunastu osób. Wtedy będzie miała rodzina, utrzymanie będzie miała rodzina i nie, proszę Państwa, to jest, słuchajcie, lokalizacje są tak dobrane, oprócz tej w Zachaciu. Tu mam wielkie wątpliwości, jeżeli chodzi o Zachacie. A tam podpisałem, proszę pana, bo nie miałem wyjścia. Mówię panu, jestem organizatorem. No, tu mam wielkie wątpliwości, ale mam nadzieję, że ten kurnik nie powstanie. Podpisana decyzja jest o środowiskowych warunkach zabudowy, a nie o budowie tego kurnika. Druga sprawa, drodzy państwo. Wójt wydaje tylko decyzję. Pozwolenie na budowę wydaje starostwo. I skoro to jest takie złe, to dlaczego pan przewodniczący starostwa powiatowego w Białej Podlaskiej nic z tym nie zrobi? Drodzy Państwo, u nas się zrobiło wielkie rarum było w Kwasówce, w dwóch lokalizacjach, w Kwasówce i jeszcze w drugiej lokalizacji, powstały kurniki i jakoś nikt nie krzyczy. Też były spotkania, też ludzie walczyli o to, żeby nie było, wybudowano, przekonali się, zobaczyli. Nie ma protestów, dogadali się, wszystko jest załatwione. Branża turystyczna, państwo, to jest jedno. My jesteśmy, większość u nas jest rolników. Tu też patrzę na to wszystko. Kto do nas przyjdzie, szanowni państwo, tutaj, żeby zainwestować? Szukałem różnych sposobów, rozmawiałem z różnymi ludźmi, żeby rozruszyć ten region. W tej chwili przychodzi człowiek, który chce zainwestować 100 milionów i też ryzykuje, bo wiadomo, co jest ze wschodem. Jest wojna. Równie dobrze może to wszystko stracić. Nie wiem, dlaczego jest taki dziki opór. Ja się tutaj domyślam, bo to jest moja opozycja. No i to jest taka, wiecie, moja okazja, to trzeba wójtowi dokopać. Drodzy Państwo, 32 miliony złotych w tej chwili mamy inwestycji. Starania pana Krywickiego, starania moje, współpraca dobra z Rado. Na 32 miliony mamy inwestycji, drodzy Państwo, przy budżecie 3,5 miliona. My mamy raptem dochodów. W tej chwili został jeszcze obniżony podatek. Zobaczymy, jakie będą skutki. Został podatek rolny. Gdzie podatek rolny się płaci od hektara przeliczeniowego, a wiadomo, 5., 6. klasa nie ma tego podatku. I z czym mamy wojować? Przyszedł inwestor, będą pieniądze, drodzy Państwo, będą pieniądze dla gminy. Wyłączone z opodatkowania są tylko same hale. Natomiast za pozostałe wszystko będzie podatek. Będą też, oni robią sami drogi do swoich inwestycji. Lokalizacja w Kopytowie jest w szczerym lesie. Nawet z tej strony nie będą, drodzy Państwo, dojeżdżali, tylko mają dojeżdżać od Piszczaca. Tam jest robiona droga. Róbmy coś. Ja nie chcę gminy zwijać, tylko chcę ją rozwijać. Jest inwestor, będą miejsca pracy, będą. I pan się nie wyśmiewa, bo z tych 68 miejsc pracy. Pan Wiśniewski bez kozery tego nie podał, bo 20 osób pracuje w jednym kurniku, tych kurników miało być 3. Myślę, że pani mówi swoje, a ja słucham tego, a ja słucham inwestora. Będą, później będzie 60, tak będzie 80, a skąd tak nie będzie ludzi, żeby kąty i tak małe są i oni chcą, żeby jakieś warszawiaki przyjeżdżali, cokolwiek, no, a przecież już jak będzie taka wielka... Szanowni Państwo,
W Kopytowie ma być 14, w Kątach ma być 16, na Zachaciu ma być 4. Nic nie ukrywamy. Szanowni Państwo, nic nie ukrywamy. Okay. Wszystko wisiało na BIP-ie. Wszystko okay. wisiało na BIP-ie. Dobrze. Czyli rozumiemy, że pan wójt... Przepraszam, mogę prosić o uwagę. Czyli rozumiemy, że pan wójt wydał decyzję na podstawie wizyty w Kwasówce i tam, znaczy między innymi, i tam jest jakość, która będzie u nas, tak? Rozumiem. Tam jest, proszę pana, jeszcze inna jakość, jak będzie u nas, bo każdy kurnik z tych zielonych ferm jest ulepszany przez tą firmę. Ale muszę powiedzieć, że ten standard trzymamy, tak? Myślę, że wyższy. Okej. Okay. Firma Bipasz, okay. Polski Kapitał. Dobrze. Ta, która... No ale słucham? Już w księgach wieczystych figuruje. Słucham? Okej, okay. Przepraszam, szanowni państwo, za chwilę dojdziemy do pytań, dobrze? Teraz dziękujemy dla pana wójta. Za chwilę, dobrze? Przepraszam, panie radny. Teraz tak, czyli wiemy, że to będzie jakoś porównywalne do Kwasówki, czy tam jest taki standard, do którego oni dążą. Teraz, jeśli chodzi o dokumenty, o których ja wspominałem, o decyzjach pana wójta, one są udostępnione już na grupie. Możecie państwo się tej facebookowej, możecie się zapoznać, jeśli chodzi o daty wywieszeń, realizacji, podjęcia decyzji, takie szachermacher. Ja tu przekażę głos dla kolegi, który wypowie się coś odnośnie jakości. Witam serdecznie państwa. Widzę was, tu jest dość sporo, więc cieszy mnie to i na pewno dacie sobie radę z tymi kurnikami. Brawo! Reprezentuję komitet z gminy Sosnówka, tam w miejscowości Rzeszczynka, ode mnie oddalone 200 km, ma powstać, w planach jest powstanie fermy drobiu na 8 milionów kurczaków w skali roku produkcja. U was to będzie dużo więcej, u nas ma powstać 16 kurników, a u was, tak jak pan wójt powiedział, nawet nie policzyłem ile, ale to jest sporo. 34. To jest ogromna skala, może od Kodna to jest 3-4 km, może 5, ale pewnie są tu i mieszkańcy tych miejscowości, gdzie mają te kurniki powstać. Musicie z tym walczyć, za wszelką cenę się tego pozbyć, bo tak jak tu pani bardzo dobrze wspomniała, jest smród niemiłosierny i ciężko jest się z tego pozbyć w ogóle później z terenu, z tej gminy. Poza tym nie możecie dać się wciągnąć w jedną grę. My się nie daliśmy. Wipasz chciał nas wciągnąć w grę w zielone fermy. To nie są zielone fermy, to jest greenwashing. Każdy sobie może powiedzieć, że to się eko jest, a nic nie jest eko. Coś zielone to eko? Nie, coś zielone też może śmierdzieć. Wszyscy o tym doskonale wiecie. U państwa, z tego co zauważyłem na obwieszczeniach, tak, mają być trzy lokalizacje, tak jak pan wójt powiedział. Tylko dwie to są zwykłe fermy drobiu, a jedna to jest zielona ferma drobiu, nazywana przez Wipasz i inwestorem jest Wipasz. Taka malutka. No i odpowiedzcie sobie na pytanie, czy to będzie zielona ferma, czy to będzie brązowa ferma. I taki sam zapach będzie. Czy ta ferma jest nowa, czy jest 15 lat temu postawiona? Ten zapach taki sam stamtąd się ulatnia, bo to się nic nie zmienia, technologia produkcji, jakaś żywienia się zmienia, ale zmienia się żywienia i w tym 15-letnim kurniku, i w tym nowym kurniku się zmienia technologia żywienia. Więc to jest olbrzymi problem, musicie go rozwiązać razem z wójtem. Wójt musi być za wami, wójt bardzo dobrze powiedział, wójt jako osoba, jako urzędnik, on wypełnia wszystkie dokumenty prawidłowo, tak? Jako urzędnik tak. Ale czy jako osoba? Spytajcie wójta, czy wójcie za inwestycją, czy przeciwko, jako osoba. On dzisiaj nie pełni funkcji urzędniczej. Dzisiaj przyszedł z wami porozmawiać, więc można go spytać przecież. No i nie wiem, macie może jakieś pytania? Nie wiem, czy tam u państwa tu są gospodarstwa ekologiczne, ale to nieważne. Czy to będzie zwykłe gospodarstwo, czy ekologiczne. Chociaż to ekologiczne mają trochę gorzej, bo jeżeli przyjedzie jednostka certyfikująca, to niestety, jeżeli zobaczy takie fermy, że są gdzieś w pobliżu, może zabrać certyfikat z powodu takiego, że niestety, ale ten amoniak unoszący się w powietrzu, niestety on gdzieś musi osiąść. On osiada z deszczem,
W dużej skali. Doszły do nas słuchy, że na przykład producenci borówek, to gdzieś koło Chełma, nawet szpaki nie chcą jej jeść. Wyobraź sobie to państwo. Tu pani też powiedziała o praniu, o innych rzeczach. Tak, ktoś może to negować, że przyjechałem i opowiadam jakieś tam rzeczy niestworzone, że to nie jest prawda. No jednak są badania, są instytuty, które to badają. Jakiś instytut fermy drobiu w Kwasówce, bo tam to jest instytut. Przypomnę dla państwa, tam to nie jest ferma drobiu, tylko tam to jest instytut. Instytut badawczy. I on sobie się patrzy, jak karmić, jak żeby były największe dochody z danej fermy, tak? Jak wyciągnąć jak najwięcej, jak najszybciej. Bo to się w tych czasach liczy. Pieniądz. Pamiętajcie o tym. Pieniądz się w czasach tych liczy. Tylko i wyłącznie. My jako ludzie się nie liczymy dla tych firm. Liczy się pieniądz. Jeszcze coś tutaj chciałam dla państwa powiedzieć. Przeczytam. Taki poważny problem dla środowiska. W 2012 roku już wydała Mazowiecka Inspekcja Ochrony Środowiska, która stwierdziła, że zaczyna to stanowić poważny problem dla środowiska i ludzi mieszkających w sąsiedztwie tych kurników. Więc panie wójcie, ja się przygotowałam dobrze na to. Tak jak powiedziałam, to co mówię, to mam wszystko to sprawdzone. Po to dzwoniłam dzisiaj przez cały dzień, a słuchajcie państwo, a co na to dzisiaj nasi by powiedzieli misjonarze o blaci? W ogóle nikogo tutaj nie ma, przecież tu jest sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej. Szanowna, wiedzą? Szanowna, bo ja dzisiaj nawet próbowałam się do naszego proboszcza dodzwonić, no ale to wiecie, szanowna, tak jak do papieża, bardzo trudno i ciężko. Szanowna pani, podaję, ja tego nie wyssałam. Podaję pani dane z 2012 nie, roku. Ja mówię, że już w 2012 roku. W 2012 jeździliśmy maluchami, teraz jeździmy Mercedesami, co niektórzy. No. Pani zobaczy, wszystko się zmienia, zmieniła się technologia. Odpowiem jeszcze panu, zmieniła się technologia, są zastosowane nowe filtry. Droga pani, ja tam spędziłem pół dnia. Obejrzałem to wszystko. Był zaproszony, oni wiedzieli wtedy, że pan będzie. Nie, proszę państwa. Bo tutaj trzeba wziąć delegację i po prostu mamy komitet, trzeba wsiąść w samochód i pojechać sobie normalnie do mieszkańców i porozmawiać, a nie wtedy, że tam goście zaproszeni i oni będą filtry wymieniali. Proszę, panie wójcie, czy przez te filtry to tak wszystko pochłonie i nic nie wyleci? Proszę panią. Słuchajcie państwo. Zieleń, kwiaty nasze tutaj w całej naszej miejscowości, lasy, szlak ich trafi. Zrównane z ziemią to wszystko pan będzie. Pan mówił o tym amoniaku. Jeszcze panie wójcie, przepraszam. Jeżeli chodzi o opinię, którą pan czytał Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, tak zwane RDOŚ, firma Wipasz, jak mówiłam na początku, ma takie zaplecze swoich prawników, że oni nie pozwalają nikomu wejść na kurniki, bo mają tak swoje parametry i mają swoją delegaturę odstawioną. Na kurnikach robią sami sobie parametry i jak najlepszą sobie opinię wystawiają i to składają do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Więc to co pan dostaje, te pozwolenie, nie jest to wcale wiarygodne. To pani podważa fachowców i osoby, instytucje do tego stworzone i wyszkolone, droga pani. Proszę pana, jeżeli chodzi o ten amoniak, już panu mówię, zmieniła się technologia ścielenia. Przedtem było na słomie, teraz jest na pelecie i ten pelet wiąże ten kałomoc, jeżeli chodzi o to. Drodzy państwo, mam prośbę, nie szarpmy się tutaj, ilu was tu jest, 100? Zamówimy 3-4 autobusy i pojedziecie tam, w dowolnym dla was dniu wybranym. Pojedziecie, zobaczycie i może być symbioza, może być turystyka i mogą mieć rolnicy też z tego pożytek. Bo drodzy państwo, jeżeli powstaną te kurniki, potrzebna będzie pasza. Kto te pasze dostarcza? Nasi rolnicy. Słuchajcie państwo, powstanie przetwórnia tej paszy tutaj. Powstanie przetwórnia paszy. I będzie to wszystko robione tu na miejscu. Będą, drodzy państwo, kolejne miejsca pracy. Przepraszam. Ja rozumiem, że każdy ma swoje lobby. Ja rozumiem, branża turystyczna też jest ważna. Tylko zobaczcie, te kurniki są w jakim... Mówi się o Kodniu. Nie ma w Kodniu żadnego kurnika. Nie ma i nie będzie w Kodniu i w okolicach Kodnia. Sanktuarium
Sanktuarium ma swoje prawa. Cieszymy się, że mamy... proszę pana. Proszę nie. państwa, może ja się odniosę. Zostałam wywołana tutaj przez pana wójta jako przedstawiciel branży turystycznej, matka, też dzieci. Tak, panie wójcie, branża turystyczna czuje się zagrożona. Nie tylko w Kodniu jest turystyka, wokół też są obiekty agroturystyczne. Proszę się zapoznać, jeżeli pan wójt nie wie o tym. Panie wójcie, ja byłam na zebraniu w Kątach. Co pan powie dla tych matek, które z dziećmi na rękach siedziały koło nas i pytały się, nie znam tych kobiet. Mówi, proszę pani, wzięliśmy kredyty, chcieliśmy tutaj jako młode małżeństwa, rodziny zostać, mamy kredyty, budujemy się, koło nas będą jeździły tiry, będzie natężenie ruchu, nasze dzieci chorują już na astmę, a co dalej? Co ja... dalej, panie wójcie? Pytam się w imieniu tych matek. Już pani odpowiadam. Będą miały pracę, proszę panią. A zdrowie i życie dzieci zagrożone? Proszę, jeżeli pani tak twierdzi, to szanowni państwo, zobaczcie. Dobrze, panie wójcie, ja panu nie przerywałam. Jeszcze nie skończyłam. Panie wójcie, przez ostatnie lata przy naszych stołach wigilijnych rozmawiała się o COVID-zie. Następne święta, które spędziliśmy poprzedni rok, weszło do nas wojsko. W tym roku pan nam takie coś zaproponował, że przy świątecznym stole będziemy rozmawiali o kurnikach. Nie o naszych rodzinach. Co pan nam tutaj zaproponował? Zafundował na święta. Co pan nam zafundował, panie wójcie? Panie wójcie, pan mówi o tej kwasówce. W tym pięknym filmiku, który czytała pani Czubówna na koniec, bo mówimy, i czytała pani Czubówna, tak? Tak, panie wójcie, dlaczego nie było pokazane tego obornika, tego pomiotu tak zwanego. Dlaczego nie było pokazane, jak te kurczaki są wywożone? Ja oglądając ten film, myślałam, że oglądam film przyrodniczy. Tak, panie wójcie. Te odczucia mają mieszkańcy naszej gminy. Nie tylko, bo dostajemy SMS-y i wsparcie z całej Polski. Z Europy, tak? Może i tak, bo akurat ja mam z całej Polski. Moja branża, do mnie przyjeżdżają, nie tylko do mnie, bo do innych obiektów agroturystycznych przyjeżdżają klienci z Polski, ze świata, z Europy. To nie są nasi już klienci, to są nasi goście i przyjaciele. I mamy już od nich zapytania, co będzie w tym Kodniu? Co będzie? Panie wójcie, nie tylko są w Kodniu, jeżdżą rowerami po całej naszej gminie. W Kątach, w Zagaciu, w Zabłociu. Jest piękna trasa Green Velo. Pan to wszystko niszczy, panie wójcie. Tak, mogę tak powiedzieć, że pan wszystko niszczy. My myślę, że tak mieszkańcy naszej gminy myślą i sądzą. Tutaj mamy pana Pawła. Pawła, bo to jest nasz przyjaciel. Tak, pan ma pszczoły akurat. Tak, zaraz tutaj dojdziemy. Pan Paweł chce otworzyć nowy obiekt, za który chce płacić podatki w naszej gminie. Tak, ma kredyt. I co pan dla niego powie za 5 lat, jeżeli straci to wszystko? Co pan powie dla mnie? Pan powie, przepraszam. A jeżeli nie straci? To ja pana przeproszę. Dobrze? Ja pana. Ale wtedy nasze wasze. Na piśmie, ja mogę w telewizji nawet powiedzieć, że przeproszę. Nasz komitet. Tak. Teraz, tylko proszę teraz nam napisać na piśmie, że nie. Piękna, bogata i zdrowa. Wie pan, ja może nie jestem piękna, nie bogata, pan też nie. Wszyscy wiemy. Tak. Po pierwsze, do pana Krywickiego nie kierujemy tych słów, bo wszystkie decyzje podpisał pan wójt. Chyba że nie podpisał, kto się mu podsunął tą karteczkę, także nie wiemy o tym, tak? Tak, nasza branża turystyczna dużo straci, panie wójcie. Już zaczynamy tracić. Już nasi goście, nasi przyjaciele zastanawiają się, czy przyjechać do nas. Tak. Tutaj pan jest, mówisz, pszczoły, te pszczoły też piękne, stracą na tym bardzo dużo. Tak, panie wójcie, nie ma co kiwać głowy. Było się zastanowić i... Panie wójcie, proszę, powiem... Najnowsze badania, wczoraj wybrałem. Zaraz podam panu mikrofon. Proszę poczekać. Tak, panie wójcie. Najlepszej firmy w Polsce. Nas tutaj dzisiaj, proszę państwa, nie powinno być. My powinniśmy dzisiaj siedzieć w domach, pić sobie kawę, myśleć o świętach, o naszych rodzinach. Panie wójcie, jak nasze dzieci mają wrócić do tego Kodnia? Wyjeżdżają faktycznie na studnia, ale część młodych ludzi chce zostać. W Kątach ludzie pozostawali, w Kopytowie to samo. Ludzie w Kątach nie wiedzieli w ogóle o kurnikach, w Kopytowie to samo. Więc pytam się, panie wójcie, pan wiedział i jeszcze dwie osoby. Proszę panią, pani wróży z fusów w tej chwili. Pani wróży z fusów. To się jeszcze, panie wójcie, okaże. No to dajmy szansę. Dajmy szansę,
Jeden kurnik i tego, zobaczymy. Proszę Państwa, nazywam się Tadeusz Jakimowicz. Od roku 2010 zacząłem działalność pasieczną. Zarejestrowałem swoją pasiekę, miałem wtedy 8 rodzin. W tej chwili wraz z synem Piotrem zajmowaliśmy 108 rodzin. Czyli rozwijamy się, prawda? Tutaj mam badania miodów z naszej gminy i nie tylko, okoliczne też, gdzie wywożę pasiekę obwoźną. Mam też pasieki stacjonarne. Badania wyszły znakomicie. 0% wody, 0% jakichkolwiek zanieczyszczeń. I nie tylko. W każdym miodzie znajduje się jakaś dawka miodu spadziowego. Czyli mamy bardzo czyste środowisko, bardzo czyste. Pan dyrektor Dariusz Toper specjalnie po zbadaniu miodu zadzwonił do mnie i powiedział, że z takim miodem bardzo dawno się już nie spotkał. Czuję się zagrożony i to bardzo zagrożony. Pan ma tutaj budowy, bo ja 1500 metrów. No to ja mam tak, bardzo blisko, a poza tym no pszczoła lata, wiadomo. Nie 1500 metrów, a efektywnie 2 kilometry. Z 2 kilometrów wokół znosi miód. A nieefektywnie 12 kilometrów. I też może przynieść do ula antybiotyki, hormony wzrostu, czy jakieś inne drobnoustroje. Wystarczy, że napije się tej gnojowicy, minimalną ilość. I to już sprawa jest załatwiona. Ja tu nie wróżę z fusów, panie wójcie, to jest taka właśnie sprawa. Poza tym pszczelarz o podobnej już pasiece został pszczelarzem roku. Oczywiście nie w naszej gminie, bo tutaj to nie byłoby w ogóle okej, okay, przepraszam, mogę na minutę zabiorę głos. Proszę Państwa, to jest w tym momencie protest w Kwasówce, w tej wspaniałej Kwasówce. Mieszkańcy protestują przeciwko kolejnym kurnikom. Jeśli one są takie cudowne i nie śmierdzą i w ogóle nie przeszkadzają, to po co ci ludzie razem z wójtem są przeciwko wypaszowi i rozbudowie tej infrastruktury? Przecież to kolejne miliony dla sołectwa, kolejne tysiące miejsc pracy. No już ironizuję, ale po co są ci ludzie tam, tak? To jest w tym momencie na żywo, to nie jest jakieś tam odtwarzanie. To się rozpoczyna, od nas są tam osoby, tak, z komitetu i one uczestniczą w tym, jak mieszkańcy protestują przeciwko rozbudowie tej wspaniałej infrastruktury, tego cudownemu instytutowi, który buduje kolejne kurniki, które nikomu nie przeszkadzają, a wręcz wszyscy na nie czekają. A to są nasi z Wipaszu, tak, tłumaczą się. Chyba Państwo ich kojarzycie ze sesji. Pan dyrektor Ślusarski, tak? To jest na żywo, lecz cały czas na żywo. Tak, i te... Ta dobra Kwasówka. Tak. Dlaczego ci ludzie, mieszkańcy tam wyszli? Tu słaba jest jakość dźwięku, bo jakby pierwszy raz się połączyliśmy, ale to leci na żywo w tej chwili. Nasz komitet no pojechał tam. Nie pod wpływem. I nie pod wpływem. Nie. W takim razie, proszę Państwa, tam pojechał pan Bobel od nas. Bez wątpienia, no to nie ma w tym momencie żadnego ruchu. I rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście można pewne kwestie przyciągać i prawdopodobnie wiele przypadków z tym jeszcze będzie. Można żądać dodatkowo zupełnie, można swoje stanowisko przedstawić, ale. Wielki ruch budowy, nie Państwo wiecie. Ta gmina nie ma. Ja zresztą się zastanawiam osobiście, dlaczego takie jest, dlaczego skoro... Więc to będzie do udostępnienia, tak, relacja z tego, ale żeby Państwo widzieli, jak jest tak wspaniale, to po co ci ludzie przyszli tam protestować, tak, i rozmawiać tak, jak my tutaj rozmawiamy, tak oni rozmawiają ze swoim wójtem i z tymi samymi panami na temat wspaniałej inwestycji. Nam można kit wcisnąć, bo my tam nie byliśmy, tak, nie? Ja tam nie byłem, w tej Kwasówce jeszcze, ale oni tam mają to po sąsiedzku i nie chcą rozbudowy, więc chyba czas jest na rzeczy. A ja zwrócę teraz dla Pana głos, bo nie, jakby... To jest, żebyście tylko zobaczyli, że to nie jest takie cudowne, tak? A słuchamy teraz, bo to jest naprawdę ciekawe, bo to dotyczy wielu osób. No tak, nie będę zajmował dużo czasu. Podobny problem miałem już rok temu w związku, nie tam wszyscy wiedzą już, w związku z budową pana Sacharczuka. Chciał mi 100 metrów od pasieki pobudować
jakiś tam zakład ślusarski, ale to jest jeszcze pół biedy. Najgorzej chodzi mi o piaskowanie różnych brzydkich rzeczy, które teraz ukrywane jest za, wiecie państwo gdzie? Za piekarnią. No to tam krąży nad Polną, nad centrum, te wszystkie to są drobinki szkła, mikrodrobinki szkła, które też wpływają na pylicę płuc i tak dalej. Plus kurniki to byłoby zabójcze. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Miałem tego pytania nie zadawać, ale ja muszę to zadać. Pan wójt Kierwiński jest na sali czy uciekł? Żywicki. No właśnie, więc... No ja może od razu zadam pytanie. Podczas jarmarku Sabieżyńskiego chciałem zostać sponsorem. Dlaczego moja propozycja została odrzucona? Ale VIP-arz został właśnie, moja propozycja została odrzucona. No. Proszę pana, nie wiem, kto pana propozycję odrzucił, bo pieniędzy się nie wyrzuca zazwyczaj. No ja... Zazwyczaj. Ja nie wiem, dlaczego pana... Ale pan Krywicki na pewno z tym nie miał nic wspólnego, nie. Bo nie był organizatorem tego jarmarku. Był pan sekretarz, Zańko. No i nie wiem, to nie wiem. Wyjaśnię to, dlaczego miało być odrzucone. Nie jest tajemnicą, że VIP-arz był sponsorem strategicznym. Do dzisiaj nie wiem, dlaczego. Nie jest tajemnicą. Mogę jeszcze dwa słowa? Drodzy państwo, tak jak pan mówi, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Powtórzę pana słowa. Drodzy państwo, Międzyrzec Podlaski, Łosice słyną z tych kurników. Tam kurniki mają osoby indywidualne na innych rzeczach. Czy tam jest jakaś większa umieralność? Czy więcej ludzi choruje? Nie, drodzy... Dobra, spokojnie. Panie przewodniczący, pan się nie denerwuj. Na razie na tę kadencję mnie wybrali, może na następną wybiorę pana. I dlatego ja będę reprezentuję, jak reprezentuję. W tej chwili, drodzy panie, proszę, ktoś tam, proszę. Jedna osoba, dla której było prawdopodobnie obiecane, że będzie pracować i ojciec z matką, których córka pracuje w gminie. Nie mamy co uwieść bawełnę. Szanowni państwo, memu bratu nikt nie proponował podpisywania, tylko zapytał się, gdzie mieszkają Wołciuki. Nikt wójcie, nie proponował. Posłuchaj pan, Kopytów na pana głosował 99%. Ja byłem, proponowałem, ludzi namawiałem, teraz jest mi wstyd. 99% za pana, a teraz co pan dla nas funduje? Co pan funduje? Druga sprawa, pan szybko to potrafił z VIP-aszem zrobić. A to ze wspólnotą na co pan zrobił? Niebuszczyku pan wstawił jako udziałowców. Teraz nie możemy się doprosić. Zmieniona jest ustawa o wspólnotach, sprawa poszła do starosta. Starostwo nic nie robi. To pan ręce umywa. Pan posłuchaj, jeżeli no, chodzi... To nie to jest temat dzisiejszego spotkania. To jest prawda, ale jeżeli chodzi... Ale jeżeli chodzi o wspólnotę, to wójt nie ma nic, to starostwo musi te udziały zrobić, a nie ja mam to robić. I pan zrobiłeś pierwsze dekady, jeszcze Leo Drobku pracował, to pan już się nie pamiętam, byłem radnym studentem. Mam dokumenty na to, stawione są same niepuszczyki, czterech tylko osób jest, udziałowców. Jak z tych udziałowców, zresztą wykazu udziałowców nie ma, jak możemy wybrać spółkę? To do kogo ma pan pretensje, że nie ma wykazu? Nie, proszę pana, to jest rola starostwa. Pierwsze początki gmina to załatwiała. Nie wydzielaj się pan. Dobrze, ale ja w tym czasie nie byłem wójtem. Byłeś pan, no jak? Nie byłem, proszę pana. Ludzie kochani, ja dokumenty na to mam. Leon Drobczuk jeszcze wyciągnął starą decyzję. Drodzy państwo, ja myślę, że może... Panie wójcie, czy ja mógłbym zadać pytanie? Proszę pana, będąc radnym gminy Kodeń, prawda? Ja byłem wtedy też pracownikiem Urzędu Gminy Kodeń. Wiem, jak to wszystko wyglądało. I proszę mi powiedzieć tak, dbał pan... Starał się dbać o pełną transparentność. Na każdej sesji Rady Gminy dociekał pan wszystkiego, dosłownie wszystkiego. Dlaczego w tej chwili żaden z mieszkańców gminy Kodeń nie został w pełni poinformowany o tym, że taka inwestycja w gminie ma powstać? Przecież oprócz BIP-u jest strona gminy. Skoro konsultacje społeczne
w ramach zmiany nazwy miejscowości Zagacie na Zachacie mogły się odbyć, no to chyba też na temat Kórników też mogło się to odbyć, nie? Przecież tłumaczyłem tutaj, że wójt jest organem opiniującym. Nie mógł się opowiadać, czy po, tej stronie. Dlatego ludzie, część radnych wiedziała, część mieszkańców wiedziała, drodzy Państwo, nie robiliśmy z tego tajemnicy, wywieszone były na BIP-ie. Głupio mi jest, że tu się zdarzyły jakieś tam błędy. Do pana Niedźwiedziuka mówię, ale to my je zweryfikujemy na dzień dzisiejszy. Pomogło nam to wszystko odczucie państwa. Taka super wiadomość. No też się cieszę. Szanowny panie wójcie, ja pana szanowałem, szanuję dalej. Wybrali mnie ludzie na sołtysa radnego, ale jest to wina pana, że przez dwa lata, jak ja tu siedzę na tej sali i się dowiaduję, że przez dwa lata już pan coś tam robił, a radni, sołtysi, przecież na Radzie Sołeckiej, po to my Rada Sołecka jesteśmy, żeby coś odpowiedzieć. Szanowny wójcie, nic my nie wiedzieliśmy do tej pory. Mnie mieszkańcy Kostomu od innych Sołec pytają, jak to wy sołtysi radni nie wiedzieliście o niczym? A co myśmy wiedzieli? Dopiero myśmy dowiedzieli tydzień przed tym, jak tu zebranie, jak pan przewodniczący Kieczyński przyjechał. Tydzień czasu. Ja byłem w szoku. Panie wójcie, trzeba uszanować to zdanie. Tu pan przewodniczący zadał pytanie, czy może pan odwołać to? To jest pytanie kluczowe. Zadane przeze mnie, na pewno i przez mieszkańców gminy. I na to pytanie pan powinien odpowiedzieć, panie wójcie. Ja pana szanuję bardzo. Ja jeszcze nie skończyłem, przepraszam. I tu, szanowny panie wójcie, powiem panu tak szczerze. Jeżeli taka będzie dalej współpraca z radnymi, żeby nikt nie wiedział, nie o czym, na sesjach, na nic przez dwa lata, no panie wójcie, my jesteśmy szokowani. Po co nam rada wybrana? To potwierdzi pani przewodnicząca i wszyscy. I szanowny panie wójcie, ja jeszcze chciałem powiedzieć, sołtysem jest się czasowo, radnym czasowo, wójtem czasowo, przewodniczącym czasowo, ale człowiekiem jest się do końca życia, panie wójcie. Dziękuję. Dzień dobry państwu. No ja mam, może troszkę będę miał przydługawę, może jednak państwo jakoś wytrzymają. Jako, że miałem przygotowaną taką ściągę, bo nie jestem przyzwyczajony do wystąpień publicznych, to mówię, ściągę sobie przygotuję i w miarę szybko powiem to, co chciałbym powiedzieć. Z tym, już, macie państwo rację, przepraszam. Andrzej Burzyński, mieszkam od półtora roku w gminie Kodeń, w miejscowości Zachacie, jak sprawdzałem na mapkach, Zagacie jeszcze w mojej ocenie cały czas widnieje. Jak sprawdzałem na mapkach, to jest mające powstać fermy w Zachaciu. To jest odległość 1,2 km od mojej posesji. Po państwu Juszczukach, jak komuś. Także przepraszam za brak przedstawienia, ale naprawdę jestem mocno podekscytowany. Miałem tutaj, tak jak powiedziałem, przygotowany materiał, żeby jak najszybciej go przedstawić, bez wrzucania osób tutaj do tej całej sprawy. Jednak jak tak usłyszałem, jak tu pan wójt od razu atakuje, jakieś stare wyrzuca rzeczy, jak pan wójt mówi, że tutaj hejtują pana wójta, bo to opozycja i tak dalej. Ja jestem tutaj półtora roku, mnie prawie nikt tu nie zna, ja też nikt, ja znam zaledwie kilka osób. Także ja naprawdę nie jestem, niby po tej stronie nie powinienem być, ani po tej. Staram się być obiektywny. Jestem oczywiście po stronie tej, bo widzę zagrożenie. Zagrożenie widzę na jakiej podstawie. Nie będę już czytał, bo zupełnie co innego było przygotowanego. Będę się odnosił do tego, co pan wójt, zadając również pytania. Będzie to może troszkę chaotyczne. Przyjechałem z miejscowości z daleka, ze Śląska Opolskiego, z Opolszczyzny, z miejscowości bardzo zanieczyszczonej z uwagi na
znajdujące się w tej miejscowości zakłady koksownicze, które są największą koksownią w Europie. Nieopodal w Kędzierzynie Koźlu znajdują się zakłady azotowe. Kolejny potężny zakład, który truje środowisko. Przyjechałem tutaj, przechodząc na emeryturę, z nadzieją, że przyjadę w fajny region, bo jest przepiękny, cudowny region. Przyjechałem, zobaczyłem, postanowiłem zostać tutaj, mimo że nikogo tu nie znam, nie mam żadnej rodziny. Ale jest przepięknie, czysty klimat, przepiękna przyroda. Obawiam się, że niestety będę musiał stąd uciekać, panie wójcie, bo mam akurat takie możliwości. No jak będę czuł smród, to przyjechałem z jednego smrodu, to no nie chciałem przyjeżdżać do drugiego smrodu. Oby tego nie było, ale jakoś nie wierzę. Naprawdę przez ostatnie kilka dni dużo czytałem na temat ferm. No wszędzie w 90% to są negatywne wypowiedzi. W 10% pozytywne to są wypowiedzi lobbystów, bo tak się okazuje, że Ministerstwo Rolnictwa również sprzyja fermom drobiu w Polsce z uwagi na duże zyski i duże dochody do budżetu państwa z produkcji drobiu. No to trudno, żeby starostwo też, ale przejdziemy do tego jeszcze. Jeśli chodzi o korzyści i straty. Straty niewątpliwie są znacznie wyższe i szkody wyrządzone przez te fermy niż korzyści, które pan wymienia. Pan powinien tylko o jednej rzeczy pamiętać w tych korzyściach z tych zatrudnionych osób. Ja już nie wnikam, ile osób będzie zatrudnionych. Początkowo ucieszyłem się, że będą zatrudnione nie osoby z Kodnia, tylko obce i tak dalej. A wie pan, dlaczego się ucieszyłem? Bo dotarłem do materiałów, badań, materiałów, które wypowiadał się podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia na posiedzeniu Komisji Sejmowej na temat ferm przemysłowych, w tym drobiowych. I on na podstawie przeprowadzanych badań w Polsce wykazuje, że 25% pracowników ma poważne problemy z układem oddechowym pracowników tych ferm. Także wie pan, ja bym nie chciał tam pracować, a na pewno nie wysłałbym do pracy w takiej fermie swojego dziecka bądź wnuka. Odnosząc się jeszcze do spraw, aha, bo tu będę miał pytanie. Proszę mnie sprostować, jeżeli nie mam racji. To znaczy tak, decyzję podpisuje pan. Kiedyś pracowałem na kierowniczym stanowisku, jak ja się podpisywałem, to ja brałem za to odpowiedzialność. Pan rzuca odpowiedzialność na wszystkich, ale na tej decyzji odnośnie Zachacia ja ją mam, wie pan. Ja nie widzę tam państwowego czy powiatowego inspektora sanitarnego. Ja nie widzę nikogo z ochrony środowiska. Wójt gminy Jerzy Troć. To ja, tu mieszkańcy i ja, będąc też teraz mieszkańcem, mogę mieć tylko zażalenia do pana, a nie do powiatowego inspektoratu sanitarnego. Wynalazłem właśnie w internecie też, że to muszę spojrzeć do ściągi, bo nie pamiętam. Może, żeby nie zabierać za dużo czasu, nie zanudzić. Może jak sobie przypomnę, to wtedy wrócę do tego. Proszę mi powiedzieć, bo z tego, co wyczytałem w internecie, powiatowy inspektor sanitarny wydaje opinię, która nie jest wiążąca i nie musi być wiążąca dla wójta co do podjęcia decyzji. Może powiatowy inspektor sanitarny może napisać w tej opinii, że połowę mieszkańców będzie chorować, połowa umrze, a pan wójt jak podpisze decyzję, to ta opinia może iść do kosza. To jest pierwsza rzecz, także te opinie. Druga rzecz, ta decyzja środowiskowa, i tu proszę mnie sprostować, jeżeli nie mam racji, to też wyczytałem w internecie, może w internecie bzdury piszą. Raport, tak zwany raport środowiskowy, który przygotowuje inwestor. I na podstawie tego raportu, tu pani któraś wspominała o tych parametrach i tak dalej, na podstawie tego raportu wydaje opinię inspektor
ochrony środowiska. To jak pan sądzi, firma, która chce tutaj robić wielomilionowe zyski, produkując wielomilionowe sztuki drobiu, będzie podawać coś negatywnego? Wszystko będzie przedstawiać w najlepszych kolorach? No bo jak pan będzie chciał założyć firmę, to czy pan nie będzie chwalił? Pan będzie chwalił się certyfikatami i tak dalej. Wie pan, ile koksownia Zdzieszowice robi w dziedzinie ochrony środowiska? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Nie można tego zarzucić. Ale jak pan tam będzie wjeżdżał do Zdzieszowic, to pan poczuje ten smród. Nie da się całkowicie zlikwidować, mimo że duże pieniądze kładą na to. Pracowałem też w służbie BHP ileś tam lat i coś na ten temat wie. Odnośnie pan zaprasza do firmy Wipasz, tam gdzieś w jakiejś miejscowości, to wie pan, do nas też przyjeżdżali. Zapraszaliśmy, certyfikatów mają pełno. Jak wydawano sobie, są te certyfikaty, nie będę mówił, ale produkcję zawsze można tak ustawić, żeby zanieczyszczeń było mniej, żeby nie było widać dymiących kominów i tak dalej. I sądzę, że podobnie jest w fermie. Jeżeli ktoś patrzy, to technologia idzie tak, jak powinna iść. Ale niestety zawsze chodzi o zmniejszanie kosztów, o większe zyski. Jak tylko można coś obniżyć, to się obniża. A niestety nadzór nad tymi fermami jest tak nikły, bo państwo nie wyrabia. Inspektorzy nie wyrabiają. Pan proponuje wyjazd. Ja bym proponował państwu wyjazd do miejscowości, gdzie znajdują się kurniki, ale do miejscowości po to, żeby z ludźmi porozmawiać, a nie wejść do kurnika. Ludzi posłuchać, którzy tam żyją i na co dzień wiedzą, bo w danym dniu, tym bardziej jeszcze na zaproszenie na dany dzień, to może być różnie. Ja bym tak nie ufał firmie Wipasz. Ja bardziej ufam nauce, naukowcom, którzy wypowiadają się w internecie, którzy wypowiadają się, tak jak na tej komisji sejmowej, minister zdrowia. I to jest wszystko, mam to wydrukowane, to jest wszystko oparte na tym, na badaniach. Stwierdza przedstawiciel ministra zdrowia, że no same szkody przynoszą fermy i negatywnie wpływa to na zdrowie ludzi mieszkających, a już nie mówiąc o tych, którzy tam pracują. Jeszcze momencik tylko, bo tu chciałem odnieść się do tego, co pan mówił. Aha, bo tak pan mówi ciągle o tym obowiązku i tak dalej. To już wcześniej nawiązywałem do tego, że szkoda, panie wójcie, naprawdę szkoda, bo patrz pan, jak prosta byłaby sprawa, gdyby pan wcześniej, tak jak teraz są spotkania, wcześniej przed wydaniem decyzji porozmawiał z ludźmi, którzy pana wybrali, z ludźmi, których trzeba słuchać, ze zdaniem, których trzeba się liczyć. Ja w tej chwili jako nowy, który mało ludzi tu zna, jak słyszę panów, to z taką pogardą podchodzicie jakąś do tych ludzi i z takim, no jak, tylko wy macie rację, tu żaden z tych ludzi, z tych osób nie ma racji. Tylko pan ma rację i pan nie miał wyjścia, pan miał wyjście. Miał pan wyjście, bo gdyby pan rozmawiał z ludźmi, gdyby pan to usłyszał, założyłbym się, że nie podjąłby pan takiej decyzji. A pan podjął decyzję, bo pan się nie spotkał z tymi ludźmi. Wie pan, ja uważam, że w życiu rodzinnym, zawodowym najgorsze szkody przynosi brak komunikacji. Jak państwo sobie pomyślą, z powodu słabej komunikacji, ile małżeństw się rozpada, z powodu słabej komunikacji w zakładach pracy między pracodawcą, zwierzchnikiem, podwładnym, ile powstaje niepotrzebnych konfliktów, wystarczy komunikacja. Czyli rozmowa, rozmowa, jeszcze raz rozmowa. I tego zabrakło, i tego szkoda. I miałem, wie pan, nie wytykać w ogóle takich rzeczy, ale no, słysząc to, najgorsze, że
Pan wszystkich wini, tylko nie widzi swojego błędu. Czasami trzeba się, panie wójcie, uderzyć w pierś. Bo jeszcze raz mówię, gdyby pan słyszał tych ludzi wcześniej, to sądzę, że nie podpisałby pan takiej decyzji. Aha, i czy tam jest większa umieralność? Też tu pan mówił, jakiś podawał przykład. W Zdzieszowicach są statystyki, jak znajdzie pan czas, jest dużo większa średnia umieralność ludzi niż średnia krajowa. Na to, żeby tutaj dowiedzieć się, jak będzie, to trzeba lat, czasu i badań. Badań przed powstaniem fermy i po powstaniu fermy. Teraz pan nie jest w stanie nic powiedzieć. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, ja byłam na sesji, słyszałam, co tam się dzieje. Jak została nasza rada potraktowana tutaj przez państwo wójtów. Dlatego pozwolę sobie wywołać do tablicy panią przewodniczącą naszej rady, panią Barbarę Redeckę, która została obrażona kilkakrotnie, nie tylko w czasie sesji, ale też w czasie przerwy. Byście państwo tego nie widzieli i nie słyszeliście, myśmy słyszeli. Zapraszam, pani Basiu. Nie wiem, czy słychać, a dobrze. Witam państwa serdecznie. No. Dziękuję za słowa wsparcia, Aniu, bardzo, bo nie tylko w tej chwili tutaj od was, od państwa dostałam, ale także bardzo dużo SMS-ów, maili, telefonów. No też uważam, nie chciałam tego naprawdę. Dowiedziałam się, tu pan wójt podkreśla, parę razy usłyszałam, rada wiedziała. Kiedy? Teraz niedawno jakieś tam w telefonie zdjęcia, których tam nawet nie bardzo chciałam oglądać. Ale tutaj pan świetnie powiedział przede mną, że brak komunikacji. I myślę, że ten brak właśnie komunikacji zaważył na tym, że dzieje się to, co dzieje, bo myślę, że jako rada zajmowaliśmy się naprawdę nieraz drobnymi rzeczami, sprzeczaliśmy się, czego na sesjach często nie było widać, no bo nie o to chodziło. Ale komisje były nieraz, niech pan sam wójt przyzna, prawda, różnie sprzeczaliśmy się, ale chwaliliśmy, sama osobiście naprawdę wyrażałam jakieś tam uznanie dla pana wójta, bo tak jak podkreślił, no działo się dużo na gminie, prawda? I myślę, że każdy nie zaprzeczy. Ale w tej sytuacji to jesteśmy, ja osobiście jestem obrażona za słowa, którymi właśnie wykrzyczał na przykład pan Krywicki. Nie rozumiem tego, nie udzieliłam głosu, byłam za utrzymaniem stawki na przykład za śmieci. Pan Krywicki krzyczy, nie wiem, czy państwo oglądali, mieszkańcy Kodnia, tak, bo Radecka będzie. Czy to było poprawne, czy to przystoi naszemu panu zastępcy, który nie kiwa pan głową, właśnie było widać na nagraniach, jak pan pogardliwie patrzył, kiwał głową. Nie padło słowo przepraszam, słuchajcie, każdy emocje ma, ja też mam nieraz emocje, ale starałam się naprawdę utrzymać, bo uważam, że dbałam o dobre imię rady, no bo w sumie wy nas państwo wybraliście i ja słucham. Tyle, co zawsze uważam, też moje 43 lata w urzędzie pocztowym, miałam z państwem często styczność, tak, miałam wsparcie, wymienialiśmy się uśmiechami, jakimiś tam chciałam też pomóc w pewnych sprawach. I tak chciałabym, żeby o mnie myślano zawsze. A jeżeli dwóch panów przykładowo teraz zauważyło, że nie jesteśmy z nimi, bo nie jesteśmy, bo jesteśmy mieszkańcami i się z tym też nie godzimy, tak jak państwo. I też chcielibyśmy usłyszeć, że no macie rację, nie powiedziałam, byłam u pana wójta, jak się dowiedziałam tutaj od naszego komitetu, z prasy. Pierwsze kroki skierowałam do Urzędu Gminy. Pytam, panie wójcie, o co tu chodzi, dlaczego my nie wiemy, jako rada nawet. No nie musieliście. A społeczeństwo, nie było potrzeby konsultacji społecznych. Takie usłyszałam słowa. I to wam szczerze mówię, a że wiedzieliście, bo rada, bo to, no nie. Tyle było rozmów w kuluarach, no gdzieś przy różnych okazjach. Co zadziwiające z Urzędu Gminy. No też chodzę, mam styczność z pracownikami, tam była cisza. Bo jakby coś tam wypłynęło, już człowiek by się zastanawiał, no chwilę, coś tu nie tak. Rozmawiamy między sobą. Także nie wiem sama, czemu to miało służyć. I
no nie jestem taką osobą obraźliwą, także no niech tam pan Krywicki jeszcze pokrzyczy sobie, też powyzywa. Trudno, tylko przykro właśnie, że tak się dzieje. Dobrze, żeśmy współpracowali, jakoś żeśmy się godzili. Tu chwila, że powiedzieliśmy nie, bo jestem z komitetem, jestem z państwem i po prostu jest mi przykro, że dwóch panów, dżentelmenów, myślę, że no inaczej powinni się zachować, tak? Tak, także no nie wiem, tak jak mówimy wszyscy, słuchamy, bardzo naprawdę dziękuję tutaj komitetowi, panu przewodniczącemu, który to dla nas robi. A jest pierwsze jakieś tam słowa, wystąpienia, krytyka w kierunku pana Mariusza. To mi się nie podoba. My powinniśmy być wdzięczni, prawda? Bo dzięki tym panom mamy wiedzę, a jak ona wpłynie, czy ktoś chce, czy nie, no to też słuchajmy na razie, prawda? Słuchajmy, rozmawiajmy i myślę, że to powinno może jakoś zadziałać. A ja mam pytanie. Tak. Jak pani przewodnicząca widzi w tej tak. chwili współpracę? Już zauważyłam, że już jestem, już pewne zachowania, że jestem według mnie anty. Także stara się mnie, kadencja trwa, były chwile załamania. Przyznam, że mąż mój tutaj siedzi, wspierał mnie bardzo, bo wróciłam po spotkaniu komisji, gdzie mi wykrzyczano, po co ci się pchałaś do rady. Ja się pchałam, nie pchałam, ale zostałam wybrana i też chcę jak najlepiej, tak? Mąż świadkiem, że przyszłam, wróciłam do domu, naprawdę wyryczałam się najpierw jak kobieta i powiedziałam, koniec, ogłaszam, że po prostu zrezygnuję. Tym bardziej, że byłam, tak jak mówiłam, przeziębiona, chora, ale później przemyślałam spokojnie, myślę, nie pójdę na sesję, to taka będzie jakby zdrada troszeczkę, nie? Wystraszyła się, chyba coś winna, na pewno wiedziała, to nie. Tym bardziej poszłam, wytrzymałam, jak poprowadziłam tę sesję, tak poprowadziłam, ale wytrzymałam. Także jesteśmy obrażani. Jak państwo oglądają sesję, to nie jedna. Po prostu nie jest u nas tak, jak powinno być. Nie mam na to wpływu, ale uważam, zawsze mówię, to są sesje Rady Gminy, nie sesje gminy. Obrażany jest mój kolega, tutaj też siedzi, też już mówi, Barbara, zróbmy coś z tym. Tak jak my nie mielibyśmy prawa swobodnie czuć się i mówić to, co chcemy, czy teraz sprawa podatków przecież... No to słuchajcie, wójt zawsze mówi, bo ty chcesz zwijać gminę, wójt chce rozwijać. Jak zwijać? To, że się ludziom te parę groszy obniży? No niestety, no mamy takie duże wydatki, każdy wie, że ja uważam, że to powinno być wyważone, a nie tylko dbać o gminę, niech też zadba o te środki, też jakoś tak od siebie troszeczkę. Też są różne oszczędności robione, no tak myślę. Także musimy też coś zmienić, też będę dążyła do tego, żeby te sesje wyglądały inaczej, a nie my siedzimy, zostaliśmy z moim zastępcą wepchani, nie wiem czy państwo widzieli ciutnie do kuchni, prawda, bo tutaj siedzi stoły i tak żeśmy przesunęli trochę w bok. Ale kto to zrobił? To obsługa, która tu ustawiała, my przyszliśmy, tu jeszcze koleżanka i my ten stoły troszeczkę w bok, żeby mnie z zastępcą było trochę widać. No tak nie jest, jesteśmy... Nie wiem, kto ustawiał stoły, a mój zastępca z przewodniczącym, ciut do kuchni byśmy nie weszli. I tak chyba najlepiej wepchać nas do kuchni, bo zawsze sesja dominują pracownicy Urzędu Gminy. Ja jestem od tego, żeby udzielać głosu, żeby... No tak myślę, tak jest wszędzie i tak powinno być. Tylko nad pewnymi rzeczami nie zapanują. Tak jak pan Krywicki siedział przed chwilą, kiwa głową, głupio się uśmiecha, no tak powiem, nie obrażając. Machać rękami, tak nie powinno być. Także ja ze swojej strony bardzo wam dziękuję za wsparcie. Jak coś jest nie tak, proszę naprawdę kontakt do mnie lub do pani Mileny. Ona mnie wtedy powiadamia, a ja przychodzę do gminy. Tak jesteśmy umówione, że jeżeli ktoś z mieszkańców, to proszę czy do mnie, czy zgłosić u pani Mileny. Jestem w każdej chwili do dyspozycji. Do mnie pan ma pytanie? Nie. Także tu, ja dziękuję serdecznie. Dobry wieczór. Też jestem radną. Najpóźniej doszłam do rady. I dzisiaj nie starałabym się nawet zabierać głosu, ale ze względu na to, że padło też takie właśnie jakby
kierunku do nas stwierdzenie, że to Rada odpowiada. W momencie, kiedy my nie mamy informacji, nie bierzemy odpowiedzialności za to. Poza tym jeszcze jest jedna sprawa taka. Jest tyle argumentów i z tej strony, i z tej strony jest nas tak dużo przeciwników budowy tych ferm. Panowie, z całym szacunkiem, naprawdę darzę wielką sympatią, ale to jest niemożliwe, żeby iść tak w zaparte i na nas robić doświadczenia, na naszym zdrowiu, na naszym życiu. Po iluś tam latach zobaczymy, co będzie z nami. Nie może tak być. Skoro mamy rozwijać się rolniczo, to może poprośmy profesjonalistów, którzy są bezstronni, podpowiedzą, jak my możemy wykorzystać te swoje właśnie czyste, ekologicznie tereny. Tyle mam propozycji. I panowie, to, co stwierdzone zostało, błędy formalne, to jest chyba podanie ręki. A może właśnie zmienić ton? Może właśnie to, co ten pan powiedział? Nasz wójt jest z nami. Panowie. Dziękuję. Ja jeszcze tutaj coś bym chciał powiedzieć tak w imieniu swoim, jak na to się patrzę, jak to u was wszystko wygląda. Bo u nas to wyglądało trochę inaczej. My się dowiedzieliśmy 17 października, wójt otrzymał pismo 1 października, bodajże tak jakieś daty były. Dowiedzieliśmy się, mieliśmy, pani sołtysowa miała dany dokument odnośnie obwieszczenia, które jest na BIP-ie i pani sołtysowa u nas na wsi miała też dokument, dała go tam dla ludzi, powiedziała, poinformowała. Na samym początku spojrzeliśmy na to w domu, że no patrzymy się, jest dokument. No ktoś chce kurniki postawić, 16 kurników i tak. No gdzie to? Popatrzyliśmy sobie na geoportalu, mniej więcej, bo numery działek były, no 1200 metrów od nas. Ale tak sobie rozmawiamy, a tam kilometr 200 niedaleko. No ale dobra, dalej sobie tak żona zaczęła czytać, z czym to się dla nas wiąże. Dowiedzieliśmy, z czym się dla nas wiąże. Zadzwoniłem do pani sołtysowej i spytałem, czy się organizuje jakieś zebrania, a ja nie wiem, czy ktoś przyjdzie, czy nie. No to później ktoś się zasugerował, że ma zrobić. No to zrobiła zebranie, my się zorganizowaliśmy, tak jak uważ, komitet. Zawiązaliśmy już na tym zebraniu sołeckim, tylko my to jeszcze wiedzieliśmy w tym okresie 30-dniowym. Bo jak do wójta wpłynął raport pierwszego, on go obwieści, bo on ma za zadanie niezwłocznie go upublikować na BIP-ie i przekazać dalej organom opiniującym. Niezwłocznie, do 30 dni. W ciągu tych 30 dni wójt może z tym zapoznać się. Państwo zapewne nie wiedzą, jak wygląda to wszystko, cała ta procedura. Jak ten raport wygląda? Raport wygląda, ma 300 stron. Z 300 stron się składa cały raport. No, wójt nie zna się na wszystkim, bo przecież jest wójtem, tak? Ma od tego doradców swoich. No tak mi się wydaje, bynajmniej tak sądzę. Może z kimś to skonsultować. No, u nas też to wójt wysłał do zaopiniowania do tamtych instytucji. My później zrobiliśmy zebranie sołeckie. No, wójt powiedział, że on jest jako osoba przeciwko inwestycji, jako osoba. Przeciwny jest inwestycji, ale jako wójt on nie może podejmować takich działań, tak? Bo nie może, on musi być osobą tak jakby bezstronną w podejmowaniu tej decyzji. Organy opiniują ten raport cały. To są cztery jednostki opiniujące. Wydają opinie. W tym okresie wójt może starać się zrobić jakiś, to się nazywa, nie kontraport profesjonalny, może w jakiś tam inny sposób to się nazywa, obalić ten raport, w jakiś tam ekspertyzę tego raportu wykonać, może szukać jakichś sił i środków w postaci społeczeństwa, w postaci zrobienia konsultacji społecznych, w postaci na przykład zbadania, szacowania wartości gruntów, co jest rzeczą istotną dla państwa. Bo jeżeli państwa grunty stracą na wartości, jak powstanie taka inwestycja, a stracą, bo są raporty robione, jak wejdą państwo, w Google sobie wygooglują raporty odnośnie straty wartości gruntów po powstaniu kurników, w Kocku niedaleko jest jakiś tam raport był wydawany, no to są duże straty wartości gruntów i ktoś za to musi odpowiedzieć. Ale jak nie ma takiego raportu, no to kto odpowie? Ja się na tym nie, ja tylko mówię, jak to wygląda w moim odczuciu, prawda? I u nas
My jako komitet, jak zawiązaliśmy komitet, zaczęliśmy podsuwać dla wójta pomysły, w jaki sposób można to robić. Tylko jako komitet też nie byliśmy stroną. Stroną to znaczy fizycznie nie mogliśmy pisać w ogóle jakichś tam pism do jednostek opiniujących, bo nie byliśmy stroną. Ale jak fundacja czy stowarzyszenie, to już można, tak? Więc nawiązaliśmy współpracę z fundacjami, ze stowarzyszeniami i tak razem działamy, żeby ta inwestycja nie powstała. Tylko żeby ona nie powstała, to niestety też się dowiedzieliśmy, że przeważnie te wszystkie jednostki opiniujące wydają pozytywną opinię. Czy to jest RDOŚ, czy Wody Polskie, czy Sanepid, oni wydają pozytywną opinię. Niestety tak to w Polsce wygląda, ale są też wyjątki. Jeżeli się znajdzie dla nich masę argumentów, że ta inwestycja nie może tu jej powstać. Tylko wójt nie może tego sam jako osoba zrobić. To musi zrobić społeczeństwo, fundacje zawiązane stowarzyszenia. I w taki sposób my to robimy, w taki sposób my walczymy u siebie. Tylko mówię, my u siebie jesteśmy na całkiem innym etapie. Państwo są na takim etapie, że już chyba zostały wydane decyzje przez wójta, bo faktycznie wójt dostał pozytywną opinię od organów opiniujących. I teraz posłuchajcie, jeżeli wójt dostał pozytywną opinię od 4 instytucji i teraz wójt by wydał negatywną opinię, opierając się na te wszystkie 4 pozytywne, to chyba jest coś takiego, to słyszeliśmy, że WIPAŻ, czyli inwestor, czyli tam, nie wiem, ktoś tam, kto chce to zrobić, może zaskarżyć do sądu, że na jakiej podstawie wójt wydał decyzję negatywną. SKO się temu przyjrzy i powie, no, że okej, okay, że nie miał wójt podstaw, no i każe dla wójta pozytywną decyzję wydać. No i wydaje pozytywną wójt decyzję. Ale jeżeli wójt by się wstrzymywał, przykładowo przyciągałby to sobie na jakieś tam, nie wiem, pół roku czy 3 miesiące, to taki WIPAŻ może przyjść i powiedzieć, czy jakaś tam inna firma, czy ten inwestor, rolnik, który chce to zrobić, odszkodowanie do gminy za to, że inwestycja nie powstała w ciągu te 3 miesiące, że jej nie było. Każdy dzień, jak nie było inwestycji, to jest szkoda na rzecz firmy za każdy dzień 100 tysięcy razy 100 dni, to jest 3 miliony złotych i idzie do urzędu gminy, składa dokumenty, że moja firma nie powstała z opóźnieniami, bo wstrzymywałeś to jako wójt, no i niestety gmina musi za to zapłacić. Ale za co, tak? Odpowiem, każdy sobie może zadać pytanie. No niestety, tak mamy w Polsce skonstruowane prawo. Wy jesteście w innej sytuacji, jak wam powtarzam, bo my się w porę jeszcze ogarnęliśmy, i zaczęliśmy działać. Tak, bo pani są. Ja mówię tu tak dla państwa, jako taka osoba, taka z boku, po stronę się patrząca, my wiedzieliśmy o tym, tak. Dowiedzieliśmy się może trochę późno, może w samą porę akurat się dowiedzieliśmy i zaczęliśmy działać. I działamy cały czas. Do nas też przyjechał, jak ja przyjechałam tu i do państwa, to do nas na spotkanie, które organizowane było w Remizie w Rzeszczynce, przyszło ze 150 osób i przyjechały też osoby takie po stronę, które się pan z Rososza przyjechał, którzy też walczyli z kurnikami, tak? I po prostu powiedzieliśmy sobie, jak ktoś nas wspierał, to my też jedziemy kogoś wesprzeć, tak? No bo nas nie zostawili, my też nie zostawimy kogoś bez potrzeby, tak? No, jak ktoś jest w potrzebie. Wie pan co, ja nie potrafię się do tego odnieść, naprawdę. Nie wiem, chyba tylko są sądy i mądre głowy, gdzie uważam, że u was w Kodniu są mądre głowy. Proszę pana, nie wiem tego. On tych wszystkich odszkodowaniach. Nie wiem. Przed czasem swoje zdrowie zbadać, mieć papiery? Nie wiem. Działek, wartość domu, wartość biznesu. Już dzisiaj trzeba o tym myśleć. Na sesji mówiłem, otwórzcie sobie ten fragment. My mieliśmy na to czas bardzo krótki. Na to my, to z naszych pieniędzy, żeby to z prywatnych, to by się zastanowił 8 razy wójt. Rozumiecie? To jest taki myk, że za błędy wójta zapłaci gmina, czyli my. Tutaj dobrze pani podkreśliła, że radni nic nie wiedzieli i do radnych nikt nie będzie miał żadnych pretensji, prawda? Bo tutaj wiedział tylko o tym, tylko wójt, tak? Więc radni tutaj nawet gdyby chciał zaskarżyć radnych, że radni coś wiedzieli i ich obciążać kosztami później danej inwestycji, to ich nie posądzi, bo radni nic nie wiedzieli, nie?
No ale tutaj chodzi o te kurniki, żeby u was nie powstały. No jak pan mnie spytał, to jest, u was jest całkiem inna, całkiem jest inna sytuacja. U nas była inna sytuacja, w Rososzy była inna sytuacja, z każdej miejscowości była inna sytuacja, ale z tego, co się dowiedziałem, to u państwa jest taki etap, na takim etapie są państwo, że to faktycznie, to tylko sąd, zaskarżanie, jakieś szukanie jakichś niuansów, kruczków, nie wiem. Tak, tak, jak pan mówi. Zgadza się. To, co powiedział pan, to szczera prawda i u was jest inna sytuacja, bo u was decyzja nie została wydana i w czas, porę mieszkańcy zareagowali. Właśnie w te 30 dni. Nie, proszę panią, nie wójt. Wójt nie mógł poinformować. Wójt na pewno nie informował. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, drodzy państwo, wydanie... Proszę pana, tak, wójt nie poinformował. Zgadzam się z panem. Ale... Zostało przekazane pismo, ja nie wnikam jak było u państwa, bo naprawdę mnie to tak, nie ten, ja powiem jak u nas było. U nas wójt przekazał pismo dla pani sołtysowej. Przekazał i jest potwierdzenie odbioru, że zostało przekazane. No u nas tak to wyglądało. I u nas w taki sposób i sołtysowa zaczęła tam mówić na te tematy. No tak to u nas wyglądało, no to mówię jak było, tak? Szanowni właśnie, państwo. Przepraszam, jeszcze tylko ja i pan wójt. Właśnie i my podnieśliśmy ten zarzut, że sołtysi nie zostali powiadomieni, a pan zastępca szedł w zaparte, że powiadomił sołtysów, gdzie oni sami twierdzą, że nie zostali powiadomieni, tak? I o to się rozchodzi, o brak informacji. Teraz my jako strona społeczna i jako stowarzyszenie złożyliśmy w ubiegły poniedziałek pismo. Jaki jest problem do cholery jasnej, za przeproszeniem, na nie odpowiedzieć, żebyśmy mogli mieć dokumenty i znaleźć kluczek, żeby pan wójt z twarzą mógł z tego wyjść i wycofać się z decyzji. Jaki jest problem odpowiedzieć na te pismo? Proszę pana, termin, mamy jeszcze termin, odpowiemy panu w terminie. No jasne, że macie termin, tylko nam ucieka termin. Dobra, poczeka pan spokojnie. Ale proszę pana, jeszcze dokończę tutaj jedną rzecz. Wójt z nami cały czas zaczął wtedy z nami współpracę. Jeżeli wystąpiliśmy do wójta o dokumenty, strona wystąpiła o dokumenty, to nie było żadnego problemu. Wójt od razu powiedział, niech składa dokumenty, że chce być stroną. Nie było 30 dni, nie było 15, nie było 14. Wójt dostawał dokument, klepał, proszę, to jest już strona z urzędu, ponieważ są strony z urzędu, a są strony, które mogą być włączone w postępowanie. Tylko to w tym okresie 30 dni jest, że można się włączyć i być stroną, nie, cały czas można się włączyć w stronę postępowania. No i nie, u nas tak to wyglądało, że mówię, u nas wójt chciał z nami współpracować i z nami działać. Może z początku było to inaczej, może ktoś mógł to inaczej odbierać, ale wójt z nami teraz działa, współpracuje. No i działamy to, żeby nie powstało u nas, a was będziemy wspierać, jak tylko będzie się dało. Panie wójcie, jeszcze zadam jedno pytanie. Jeszcze na razie nic nie mówiłem, tak się przysłuchuję. Cały czas w tle leci kwasówka, protest mieszkańców przeciwko kurników. Ja się pana wójta publicznie zapytam, czy jako pan Jerzy Troć jest pan za kurnikami, czy przeciw? Proszę pana, ja jestem za rozwojem tej gminy. To jest przede wszystkim. Jeżeli wy twierdzicie, że tych kurników ma nie być, niech ich nie będzie. Ja się do tego przychylę. Panie wójcie. Ja uszanuję wolę społeczeństwa. Tylko powiem państwu tak. Wydanie tych decyzji to nie jest wydanie pozwolenia, bo co decyzje środowiskowe, to nie jest wydanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę wydaje starosta. Oni składają dokumentację. To, co pan powiedział, przedłużyłoby się i tak SKO, po co się kopać z koniem, i tak SKO by wydało decyzję, kazałoby mi wydać decyzję pozytywną. No nie mogę z siebie też robić takiego wała, przepraszam, że tak powiem, żeby, no mówię, cztery instytucje, ja nie wiem, ja nie znam, czy tam są jakieś przekupstwa, czy tam nie ma, że te decyzje wszystkie akurat były pozytywne, które tu pani podważała, pan podważał. Szanowni państwo, kwestia jest tego rodzaju. Mam nadzieję, że jeżeli powstaną, to będą to firmy, nie będą truły. Jest dalej procedura, jest wszystko w waszych rękach w tej chwili. Jeżeli uda się to wstrzymać, to wstrzymujemy, nie ma problemu. Ja zrobiłem to, co do urzędu należało. Święcie jestem przekonany, bo byłem, nie zrobiłbym swojej rodzinie krzywdy. Tym bardziej, że moja rodzina mieszka w Kopytowie, ta co? Proszę panią, dokumenty są do wglądu w każdej chwili. Dokumenty są do wglądu w każdej chwili u nas w urzędzie. Ja może jedno pytanie zadać.
można? Nie ma głupich. Wychodzę z tego założenia. A czy nie można, bo pan wójt no, wyraził się... Sam nie mogę cofnąć swojej. Tak, tak, ja rozumiem, ale była mowa, jeśli dobrze zrozumiałem, że tereny tych działek nie są ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego, tak? Dobrze? Tak, bo studium. Czy jest technicznie to możliwe, bo nie wiem, żeby opracować ten plan przestrzenny zagospodarowania, w którym można ująć, że na tym terenie nie można postawić kurników. Wiadomo, że plan zagospodarowania przestrzennego uzgadnia się, konsultuje się, to już pan nie ma wymyku, że BIP, tylko musi pan skonsultować społecznie i można by, tak, ja tylko zadaję pytanie, bo technicznie nie wiem, czy to możliwe, i można by przed wydaniem pozwolenia na budowę zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, w którym ujęłoby się, że tu nie mogą powstać kurniki. Proszę pana, wybiórczo tak nie można. Trzeba zmienić plan zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy. Ale to na dzień dzisiejszy będzie kosztowało może milion, może więcej. Nie mamy takich pieniędzy. Nie mamy takich pieniędzy. Przepraszam, to nie jest prawdą. Można wybiórczo dla wybranych sołec zmienić ten plan. Nie no jest prawdą dla całej gminy. No i proszę pana, i wyleję wam dziecko z kąpielą, tak? Bo przyjdzie, będzie człowiek miał swoje pole i na swoim polu nie postawi stodoły, tak? Nie no. Zmieniamy zakaz działalności rolniczej wprowadzamy, tylko wprowadzamy na przykład ferm przemysłowych o 1000 dużych jednostek przeliczeniowych, tak? A dobra. Każdy rolnik może tam 1000 czy 10 tysięcy sobie hodować bez problemu. Rozmawiamy o fermach przemysłowych i te ograniczenia możemy wprowadzić, bo tak postępuje Wisznice, Leśna Podlaska, gmina Piszczas i one z tym nie mają problemu. No i zobaczymy, jeżeli ktoś to zaskarży, to i tak zostanie to uchylone. No możemy się w takie rzeczy bawić. Ale przedłuży procedurę, nawet jeśli zostanie uchylone, tak? A inwestor, jeśli nie wybuduje tego, to nie będzie czekał 5 lat, tylko znajdzie inną naiwną gminę. Tutaj bardzo dobre pomysły dla pana wójta podsuwacie. I to jest jedyne rozsądne rozwiązanie. Czyli przystąpienie, sesja Rady Gminy Nadzwyczajna. Przystąpienie jak najszybciej. Studium, później plan zagospodarowania przestrzennego gruntów. Gmina Sosnówka do tego przystąpiła. W przeciągu bodajże chyba tygodnia była zwołana nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Wójt zatwierdził wszystko. No i wszystko dalej się toczy, żeby plan zagospodarowania przestrzennego, żeby jak powstanie w jakimś miejscu, to żeby w innych miejscach nie powstała, tak? Powstanie 10, ale nie powstanie 100. Ale to będzie już dotyczyło następnych inwestycji, ale tu, słuchajcie państwo, tu może być test na prawdomówność pana wójta. My zaskarżyliśmy do samorządowego kolegium odwoławczego decyzję pana wójta na Kopytów i Kąty. W imieniu całego naszego zespołu ja się osobiście podpisałem, bo tak wystarczy, żeby jedna osoba. I za chwilę samorządowe kolegium odwoławcze będzie podejmowało jakąś decyzję. I tutaj jest test na prawdomówność pana wójta. Przecież nie musi się tam wypowiadać, tak jak już się opowiedział. Dojrzałem błędy. Przyznać się do tego, bo już się przyznał, bo już wiemy, że na tablicach ogłoszeń nie było. Sołtysi potwierdzają, że nic nie było. Nie ma tego w kontrolkach. Nie ma tego na zdjęciach. Wyście nie widzieli. Czego tu jeszcze trzeba? Jeżeli pan wójt mówi, że jest z wami, że już jest Jerzym Trociem, a nie wójtem Jerzym Trociem, to tu, panie wójcie, nie ma żadnej polityki. Jurku, waliliśmy się jak, nie wiem, bo stawałem zawsze za zaniem, ale jak zostałeś wójtem, pół roku później podaliśmy sobie ręce i do tej pory, jeszcze 2 tygodnie temu, byliśmy Mariuszku i Jerzy. I nie było żadnej polityki i nie pieprz tutaj takich głupot, wiesz? Wiesz o tym, że tak było. Byłeś u mnie na budowie 3 tygodnie temu, mówiłem to na sesji, żoną biłem deski na dachu, przyjechał, stał na dole, myśmy żoną na dachu, godzineśmy gadali. Prawieśmy sobie z dzióbków spijali. Ja o jakiej ty polityce, Jurek, mówisz? Ty załatw tę sprawę i sobie wójtuj dalej, chłopie. A ja chciałbym zadać jeszcze pytanie do pana Krywickiego. Czy pan Krywicki jest za kurnikami, czy przeciw kurnikom? Ja mam zakaz wypowiedzi. Ale jest pan mieszkańcem naszej gminy. Zadaję panu pytanie.
Proszę odpowiedzieć. Ja wśród... mam zakaz wypowiedzi. A to może pan podnieść rękę, jak jest pan za, to niech pan podniesie. Drodzy mieszkańcy, nie wiem, co już tutaj więcej mam dodać. Co mam więcej dodać? Panie Krywicki, pytam pana jako mieszkańca. Czy jest pan za? Żadnej łapówki nie wziąłem. To nie było to pytanie. To nie było to pytanie. Czy jako mieszkaniec jest pan za kurnikami, czy przeciw kurnikom? Proste pytanie i prosta odpowiedź. Dobrze, my wszyscy, znaczy my na pewno jesteśmy przeciw. Mieszkańcy, ja myślę, proszę, że... Proszę państwa, to jest próba wymuszenia różnych zachowań. To jest grupa osób, prawda, która jest jednoznacznie sformatowana, która próbuje na mnie, no takie pojęcie jest. I próbujecie na mnie swoją ilością wymusić jakieś określone deklaracje. Ja mogę taką deklarację złożyć, nie muszę, prawda? Ja jestem, to jest jakaś deklaracja. Ja nie będę z panią prowadził rozmowy, bo to nie ma sensu. Natomiast, drodzy państwo, ja państwu powiem jedną rzecz. 30 lat temu, kiedy w tym kraju zaczęło się zmiana, transformacja ustrojowa, ja już wtedy byłem przeciwny wielu rzeczom. Między innymi temu pseudo-postępowi technicznemu, temu rozwijaniu właśnie przemysłowych farm różnego rodzaju, form hodowli, zwierząt i tak dalej. Zabija się indywidualność. Zabija się małe firmy, zabija się małe gospodarstwa. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby ktoś mógł sobie nabić kasę. I takie jest moje zdanie na ten temat. Mi to nie pasuje. Ja byłem zaskoczony. Ja tutaj nie jestem mieszkańcem od zawsze. Ja przyjechałem z małego miasteczka, tak notabene, nie wiem gdzie ten pan, jesteśmy prawie krajanami. On ze Zdzieszowic, ja jestem z Głuchołaz. Prawda? I tak to znałem. Wiecie co, ja przyjechałem tutaj do Kodnia i pierwsza rzecz, pierwsza mieszkanka, która do mnie przyszła, pyta, no pan tutaj kupił to. No tak, tak, tutaj jestem w tej chwili. Myślę, wykorzystam sytuację, nawiążę kontakty, może coś ciekawego się kupi. I mówię, proszę pani, a proszę mi powiedzieć, gdzie tutaj można jakieś jajko kupić? No panie... Są jajka w sklepie. Myślę, kurczę, no nie ma jajek. Druga rzecz, pytam, a jakaś kura czy coś w tym rodzaju? Nie ma tej kury. Mogę w sklepie sobie kupić. I to było, drodzy państwo, w 2008 roku. I od tego czasu po prostu się to dzieje. Ja jestem przeciwny temu, co się dzieje, to uprzemysłowianie, to wprowadzanie ogromnych przedsiębiorstw, gdzie zwierzęta są traktowane tak, a nie inaczej. Dobrze, to dziękujemy za jasną deklarację panu zastępcy. Cieszymy się, że już przekonany został pan. Czy tak? Nie. To jest moje przekonanie od 30 lat. Ja się cieszę, że pan podziela. Mam nadzieję, się nie cieszy, panie Tomku. Mam nadzieję, że pan pomoże na pana wójta uchylić tą decyzję. Natomiast prawda jest taka, że to jest socjotechnicznie niedopuszczalne. Niedopuszczalne wymuszanie, bo wystarczyłoby, żebyście państwo mieli jakiś inny pogląd i kazali mi składać deklarację, nie wiem, na kolanach na przykład, czy coś w tym rodzaju. Dobrze, rozumiemy. To dziękujemy bardzo za zabranie głosu. Proszę mi nie zabierać. A ja zabieram w tym panu. Momencie, a ja właśnie zabieram panu. Tak nie wolno postępować. I chciałbym teraz wrócić do tematu jeszcze. Nie wiem, czy państwo wiecie, bo duża część właśnie to, co padło, jest rolnikami w naszej gminie osób. I teraz jest taki haczyk, można rzec brzydko. W nowym rozdaniu
tych wszystkich funduszy spójności w ramach wspólnej polityki rolnej jest takie coś jak koperta na handel certyfikami ETS. Te zielone certyfikaty, takie modne pojęcie. Jedna piąta środków wszystkich przeznaczonych na wspólną politykę rolną, czyli co piąta złotówka, mówiąc wprost dotacji, jest wrzucona w tą kopertę. I teraz wszystkim zostaną zmniejszone rolnikom te jednorazowe płatności obszarowe i te inne na rzecz tych ETS-owych certyfikatów. Po to, żeby rolnik mógł dodatkowo zarobić, sprzedają te certyfikaty. Ale jeśli jakiś rolnik będzie korzystał z pomiotu sfer przemysłowych, i to jest wprost do sprawdzenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zostaną obcięte mu te fundusze. Czyli mówiąc wprost, każdy z państwa, nawet jak nie będziecie używać tego pomiotu, ale sąsiad będzie używał, próba to wykaże, że jest u państwa, tracicie 1/5 dotacji. No, to jest plus minus tam 1300-1400 w nowej perspektywie mają być podniesione do hektara, więc 300 zł z hektara każdy z rolników straci, dlatego że powstaną tutaj te fermy i ktoś wykorzysta ten pomiot. Albo ewentualnie coś się uniesie, tak? Czy z tej gnojowicy, czy z innych... Więc to są, jeśli do państwa nie przemawiają względy zdrowotne, względy estetyczne, nazwijmy to tak, zapachowe, jest wam obojętna turystyka, to i tak wy stracicie jako rolnicy indywidualni. I możecie sobie sprawdzić w Biurze Powiatowym Agencji w Białej na ulicy Piłsudskiego, czy tak faktycznie jest. To tutaj nikt jakby was nie próbuje wprowadzić w błąd. Proszę bardzo zajechać do Białej, zadzwonić i spytać, czy jest takie coś właśnie jak przeznaczenie środków na te ekoschematy, tak? To jest obligatoryjne. To nie jest tak, że my jako rolnicy chcemy, czy nie chcemy z tego korzystać. To jest nam narzucone w nowej perspektywie, tak? Więc z tego tytułu już tracimy 1/5 kasy, 20% na dzień dobry. Proszę państwa, może tutaj... Ania, mikrofon, może jakieś pytania z sali, do nas, tutaj do pana żeby Rzeka. Nie było, że przyszliście wszyscy, bo jesteście ustawieni. My się baliśmy, że przyjdzie tu dzisiaj 5 osób, przyszło pewnie 100. Także nikt nikogo nie ustawiał, ale jak pan wójtak już powiedział, panie Andrzeju, bardzo nieładnie pan dalej o ludziach myśli, to zrób pan tak zebranie, ustaw pan swoje, a my przyjdziemy, zobaczymy, ile osób popiera te wasze postulaty. Bo wie pan co, ja tak nie wiem, no dzisiaj przyszło tak... Każdy ma swój jakiś czas, zajęcie, dalej. Baliśmy się naprawdę, że przyjdzie może garstka. Pani tutaj ustawiła na 50 osób, jest dużo więcej. Także moja propozycja. Ustawcie, zróbcie swoją ustawkę i my tylko się przekonamy, kto da twarz temu podłemu projektowi. Bo nie wierzę, że w gminie Kodyń są ludzie, którzy życzą tej gminie źle. Gminie, wam, sanktuarium, nam wszystkim. Nie wierzę. A jeżeli przyjdą, to przynajmniej będziemy wiedzieli, kto wspiera, bo pan wójt przecież dla Gazety Polskiej.pl internetowej powiedział, że mieszkańcy są zadowoleni, bo nikt nie protestował. To są cytaty, które można z internetu ściągnąć. To nie ja, to pan wójt powiedział. To nie jest kłamstwo, to jest w internecie. Tak, bo nikt nie wiedział, panie wójcie. Kto miał protestować? To jest rozmowa? Proszę pozwolić mi powiedzieć. Ja powiedziałem jedną rzecz, że nie było protestów, nie było żadnych wniosków, nie było żadnych innych sygnałów od mieszkańców. Szanowni państwo, ja powiem o jednej rzeczy, która obowiązuje nas wszystkich. Drodzy jest państwo, może przejdźmy taka... do zadawania pytań, dobrze? Bo tutaj się ciągnie, to ciągnie. Ale i pan... Pani się zachowuje tak, jak... Ale pan powiedział, że nie chce odpowiedzieć na nasze pytanie, więc nie chcę... Nie, ja chcę powiedzieć, pan robi ustawki, my nie robimy żadnych ustawek. I proszę tak nie mówić. Szanowny panie wójcie, czy pan wie, ile jest warte na złotówki zapylanie roślin przez jedną rodzinę pszczelą? Podejrzewam, że nie ma pan pojęcia zielonego. Jest to około 5000 zł. Razy 108 rodzin to pan sobie policzy. To wychodzi ponad 500 tysięcy. Czy tyle przyniosą zysku tej gminie te kurniki? 500 tysięcy. 70% roślin rosnących na tej ziemi zaspylają pszczoły, czmiele i pszczołopodobne. W tym 90%
roślin, z których wytwarzana jest żywność. Jak my tego nie będziemy mieli, to co my będziemy jedli? Mięso z wipaszu. Poza tym, to jest nasza matka, ta ziemia. To są nasi bracia i siostry. Na tym kończę. Dziękuję panu bardzo. Ale ma pan rację, jestem za. To jest skandal, że doprowadzamy do wyniszczenia pszczół. To jest skandal, nie tylko. Jeszcze ja coś powiem. Nigdy nie zabierałam głosu. Może nawet nie uda mi się dobrze powiedzieć tego, co chcę. Ale mnie dotyczy to bezpośrednio, bo te kąty są za moją działką, za moim rodowitym gospodarstwem. Mam tam studnię wybudowaną w 1964 roku. Pamiętam, jak ją budowali. Wody tam było, jak zajrzałam jako dziecko, widać było moją twarz. Wczoraj, bo tam jeżdżę prawie codziennie, zajrzałam, tam jest o 3 metry, jest teraz zima, kiedy tej wody jest pełno, a tam dojrzeć nie można dna. O 3 metry woda się obniżyła. Dziękuję, bo... No... Czy ktoś z państwa jeszcze chce... Jeżeli chodzi o wspólnotę w Kątach, czy tam w Kopytowie, tam jest jedyne brzosowisko, z którego można pozyskać miód brzosowy. Jest tam kilka hektarów brzosu. Właśnie na takiej słabej ziemi. Tam rosną krzaki i poza tym wrzos. Wrzos jest ściśle chroniony, chronioną rośliną. Czy wy chcecie też to zniszczyć? Jurek, nie chcesz zapytać. Ja dobrze, jeśli można. Ja też chciałem podsumować ze swojej strony. Mnie tam liczby, zyski i tak dalej nie interesują. Dla mnie, dla mojej rodziny najważniejsze jest zdrowie i uważam, że dla każdego z państwa powinno być zdrowie najważniejsze i powinniśmy kierować się głównie zdrowiem, jeszcze raz zdrowiem. Wiele publikacji naukowych jest mówiących o szkodliwości ferm, szkodliwości dla środowiska, środowisko to też ludzie, dla ludzi pracujących na fermach i ludzi sąsiadujących z fermami. Także kierujmy się zdrowiem, pieniądz nic nam nie pomoże, jak nam braknie zdrowia. Szanowni państwo, myślę, że jestem znany, radny gminy Kodyń Jerzy Filipek. Nie chcę tu nikogo oceniać, ani przeciw nikomu występować, ale myślę, że piłka jest krótka. Dla każdego z nas liczy się człowiek. I niezależnie od tego, czy firma, jaka by tu nie wchodziła i nawet miałaby przynosić największy zysk, a byłaby przeciwko człowiekowi, to nie warta jest żadnych pieniędzy. W tym przypadku wiemy, że o pieniądze nawet nie chodzi, przynajmniej te oficjalne. Dlatego, panie wójcie, myślę, że o ile ta informacja by do nas tak oficjalnie dotarła, a powinna dotrzeć, bo to nie jest żadną tajemnicą, powiedzmy, urzędową, ponieważ to nie był ani przetarg, że się informuje o cenie czy o warunkach, lub gdyby dotarła nawet jeszcze później, przed wydaniem tej ostatniej decyzji, gdzie te kurniki są tuż za plecami, a była informacja przynajmniej, bo już to było wiadome w tych dniach, że jest to pozwolenie wcześniejsze, a że ta decyzja odnośnie tych kurników na Zagaciu nie powstanie. Dziwne, że nie ma tego pana, który o tę decyzję wystąpił, pana Macieja, bo myślę, że on tutaj dzisiaj powinien być i siedzieć i też powiedzieć, na jakiej podstawie, bo nie wiem, czy on nawet z sąsiadami rozmawiał, wokół których mieszka i którzy będą zdani, chcąc, nie chcąc, na taką sytuację. Ale myślę, że w tych wszystkich opiniach tych instytucji, które zostały wydawane, bo to nie były decyzje, to były opinie, które miały wpływ na decyzję wójta. Ale wśród tych opinii decyzja byłaby mieszkańców, gdyby było zebranie nawet tylko w Kodniu zrobione i zebrane ileś tam podpisów, to byłaby to decyzja do podjęcia decyzji dla pana wójta. I myślę, że to by był argument niepodważalny.
bo czymżby wójt mógł zapłacić? Przypuszczam, że kary by żadnej nie mogłoby być, póki by nie byłaby wydana żadna decyzja, a gdyby nawet miałaby być jakaś kara, to myślę, że mieszkańcy wybierają wójta i to oni by decydowali, że ten, a nie inny wójt będzie dalej naszym wójtem. Więc myślę, że w tym przypadku no, wypada nam wszystkim, tak rządzącym, w cudzysłowie, bo samorząd to nie jest rządzenie, a raczej służba dla mieszkańców, jak i my, jako mieszkańcy, powinniśmy być razem. I to ma służyć nam wszystkim. Skoro to nam nic nie przynosi, a to trzeba przyjąć. Już nie chcę tu dywagować na temat tego, ile będzie tego smrodu, mniej czy więcej, czy on będzie, czy go nawet nie będzie. Załóżmy, że nawet gdyby miało go nie być, ale jednak będzie opróżnianie tych kurników, będzie wywożenie, przywożenie. No zastanówmy się wszyscy na litość boską. Każdy ma sumienie. Jak my staniemy sami przed sobą w lustrze, ile w nas jest uczciwości i czemu to ma wszystko służyć? Dziękuję. Drodzy mieszkańcy gminy Kodeń i sympatycy, chciałem tu czytać jakieś tam liczby, tony, ale to chyba nie ma znaczenia już w tej chwili, ponieważ dużo się tu powiedziało, dużo się dowiedzieliśmy, dużo informacji możemy uzyskać w internecie. Widzimy, jak to załatwiają sąsiednie gminy, sąsiednie województwa pewnie, bo tam w internecie są dużo różnych informacji, nie tylko nasze województwo. Wiemy też, że tak jak tu kolega mówił, abyś powstaje kilka, za chwilę będzie kilkadziesiąt. Miejmy nadzieję, że wójt i ekipa stanie na wysokości zadania, jednak stanie po tej stronie, pomoże nam wspólnie jakby pokonać ten problem, bo to jest naprawdę duży problem. I my wiemy, my zaczynając, zakładając ten komitet, nam powiedział kolega, ten co tu siedzi w Sosnówce, powiedział nam, że jesteście jak ten Dawid, przed wami Goliat. Ja myślę, że wspólnie możemy próbować. Dopóki walczymy, jesteśmy w grze. Bo jak zamachniemy ręką, za chwilę święta, wszystko się zapomni i naprawdę i to minie. Ale gigant czeka, chce wejść, chce zarobić swoje miliony kosztem naszego czystego powietrza. Zresztą widzicie, tutaj jest ten napis przed kościołem. Z kościoła wychodzimy co niedzielę, raty, czyste powietrze. Wszystko pięknie, ładnie, tylko czyste dla kogo? Niedługo nie będzie czystego powietrza, będzie to wszystko latało. Jakieś tam filtry, co tam rozmawialiśmy wcześniej, chodzą dłużej, nie dłużej. Ja nie wiem, czy to nawet nie musimy tego już czytać, bo każdy z nas wchodzi spokojnie sobie, to wszystko może wyczytać. Ale my tutaj chodziliśmy po tych domach. Wiecie co, mnie jako sołtysa ujęło to, że ja chodzę po obcym sołectwie od domu do domu, te babcie starsze w Kopytowie, nawet nie znają mnie, do domu mnie nie powinny wpuścić. Zaczynam rozmawiać, zadaję pytanie, czy wiedziały, czy nie. Nie, nikt nic nie wiedział. Więc my tu jesteśmy od tego, żebyście wy też teraz przekazywali tą wiedzę dalej swoim sąsiadom, przyjdą święta, przekazywać tą całą informację, że to, co my się tutaj dowiedzieliśmy, to nie są kłamstwa, to są rzeczy poparte, ludzie, którzy to przeżywają, tak samo oni byli pierwsi przed nami, przed nimi ktoś też był pierwszy i pomagamy sobie, my sobie zaufaliśmy, pomagamy sobie dokumentami różnymi, próbujemy, chcemy też od was pomocy takiej, kto ma jakieś znajomości, może gdzieś pomoże, jakieś pisma dopisać. Tutaj leci cały czas w tle kwasówka, ta, o której tutaj wójt mówił, malutka miejscowość, wyszło ludzi masa, nasi przedstawiciele pojechali tam sami, dostaliśmy wiadomości od ludzi. Już nie powiemy, kto tam pojechał może, bo to nie ma znaczenia w sumie, bo no my im podziękujemy, zresztą wszyscy podziękują, ale oni tam są cały czas, nagrywają, pojechali do ludzi najpierw, bo to nie było, że tam nie można sobie wejść. Wójt od razu się zburzył, że nie możemy nagrywać. Kto wy jesteście? Ale my jakby wcześniej w ciągu dnia okazało się, że mam kilku znajomych i poprosili, że my chcemy, mamy taki sam problem.
Dlatego my się wspieramy. Dobrze, że mamy internet, możemy się łączyć. Wy zobaczyliście, tam siedzą ludzie. Mała miejscowość, a ile ludzi tam siedzi? Tam siedzi. Przepraszam. Tak, ci ludzie, którzy tam byli, właśnie dostaliśmy informację, bo rozmawiamy teraz w tej chwili na bieżąco. Byli za tym instytutem. Przegłosowali w konsultacjach społecznych. Ta pani sołtys, co tu była, ona jeździ wszędzie z wipaszem. Ja widziałem na YouTubach, wszędzie, to taki tabun cygański. Jedziemy wszyscy razem. To samo mówimy. I teraz oni byli za, a teraz są przeciw. Bo to są mieszkańcy. Nie instytut, to są mieszkańcy. Tak jak tutaj któryś z panów mówił, trzeba zapytać mieszkańców, co o tym sądzą. Ja dzwoniąc do kolegi, szukając informacji w Komarówce, powiedział mi kolega tak, słuchaj, wiesz co, no mamy tutaj świnie, tam jakieś inne farmy, wiesz co, śmierdzi. Ale mówi, wiesz, tak mniej śmierdzi. Najgorzej jak wywożą, to gnojowice. To mówi, siedzą na tarasie, nie można wysiedzieć, 2 kilometry od chlewni, od kurników, tak. Jak? Słuchajcie, mam tutaj taką informację, że wipasz mówi, że albo się godzicie, albo sądzicie. Dla tych ludzi, przed chwileczką powiedział. Albo się godzicie, albo sądzicie. Więc słuchajcie, tu już nie ma żartów. To jest gigant. To jest gigant. My musimy stanąć na wysokości zdania. I naprawdę oczekujemy od wójta, od zastępcy, żeby stanął po tej naszej stronie. Żebyśmy wspólnie... Nie, że my, komitet i przeciwko jeszcze wójtowi i jeszcze mieszkańcy z boku. Nie. Wspólnie wszyscy razem to zrobili. I panie wójcie, i proszę się nie obawiać. Nie będę startował na wójta. Ja się tego, proszę pana, już jak tak mówimy, już jak do tego poziomu zeszliśmy, to powiem panu tak, ja się nikogo nie obawiam, bo ja jestem urlopowany z zakładu energetycznego i pracę będę miał. Dziur nie będę lepił, proszę pana, jeżeli chodzi o to. Cały czas byłem z mieszkańcami i za mieszkańcami. Może tu popełniłem błąd. Może nie zrobiłem tych konsultacji. Widzę, że z tego oporu, że zrobiłem błąd. Przepraszam. Od razu mówię, przepraszam, bo liczyłem, intencje miałem dobre. Liczyłem na to, że będą miejsca pracy, szanowni państwo. Na to liczyłem głównie, bo mamy około w gminie ponad 100 osób w tej chwili bezrobotnych. Firma Wipasz to jest polski kapitał. Ja ich nie reklamuję, ja tutaj nie jestem ich obrońcą, nie stoję po ich stronie. W tej chwili zobaczymy, kto ma rację. Jeżeli odpiszemy, przekierujemy do samorządowego kolegium odwoławczego to pismo, jeżeli oni uznają, że ja popełniłem błąd, ja się do tego błędu przyznam, drodzy państwo, i wycofamy te pozwolenia. Kwestia... Ale jeszcze raz mówię, zezwolenie, te decyzje, które ja wydałem, to nie jest pozwolenie. To nie jest pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę to jest dokumentacja i dopiero starostwo wydaje te pozwolenie na budowę. Skoro to takie złe, to dlaczego rządzący dopuszczają do takich inwestycji? Dlaczego pozwalają budować na dzień dzisiejszy? Dlaczego starosta wydaje tą decyzję, drodzy państwo? Ja mówię, może i po... Bo nie miał innego wyjścia, proszę pana. Wpływa wniosek, czytałem procedurę, wpływa wniosek i wójt dopiero rozpoczyna całą procedurę. Raz. Panie wójcie, przerwę na chwileczkę. Tak, pan wójt ma rację, że do niego wpłynął 4 opinie, wójt wydaje, wójt dopiero, bo wydanie raportu, przekazanie go dalej jest potrzebne po to, żeby wójt mógł wydać, to się nazywa... Decyzje środowiskowe. Warunki zabudowy. Na podstawie dopiero pozytywnie zaopiniowanego raportu wydaje się warunki zabudowy. Gmina wydaje. Jeżeli raport by był negatywny, to gmina nie może wydać warunków zabudowy, bo jest raport negatywny, czyli złe są jego uwarunkowania. To jeszcze tutaj dla państwa nikt nie powiedział istotnej rzeczy z raportem, na czym to polega, bo jest coś takiego jak dwie jednostki DJP, duże jednostki przeliczeniowe. DJP, jedna jednostka to jest 500 kg masy, załóżmy, jakiegoś bydła. I mianowicie to wygląda w taki sposób, że powyżej 210 DJP, jak ktoś się stawia jakiś budynek inwentarski, trzeba sporządzić raport oddziaływania na środowisko. Tak, a tutaj, i ten raport został złożony, gdyby było poniżej, nie trzeba było tego robić, ale jest powyżej. I dopiero jak się inwestor otrzyma pozytywną opinię, czyli
opinię, wójt otrzyma pozytywną opinię, wójt na podstawie tych czterech opinii wydaje pozytywną decyzję. I na podstawie pozytywnej decyzji przychodzi wtedy do wójta o otrzymanie warunków do zabudowy. I dopiero wtedy, jak otrzyma to, dopiero inwestor może pójść do starostwa. Więc starostwo tutaj nie ma nic. To ja się dziwię, że czemu tak wójt tak mówi na ten temat. No to bo starosta daje pozwolenie na budowę. Panie wójcie, z całym szacunkiem, bądźmy razem. Może pan wpadnie na taki genialny pomysł, żeby po prostu ten zawiązany komitet spotkał się u pana w gminie. Usiądźcie razem i debatujcie nad tym. Może jeszcze da się coś uratować. Proszę panią, nigdy nie byłem przeciwko mieszkańcom i nie jestem. No już jest. I nie jestem. Już jest i dobrze. Nie byłem i już nie jest jestem dobrze. Przeciwko mieszkańcom. Te 32 miliony, o których państwu mówiłem, to kupę pracy i wyrzeczeń wszystkich urzędników, nie tylko moich. Kupę dofinansowań mamy, kupę inwestycji mamy w tej chwili. To ja pytam się, to ja jestem przeciwko mieszkańcom, czy robię to dla mieszkańców? No. Panie wójcie, jeszcze wspomnę o jednej sprawie. Przypomniałam sobie, byliśmy kiedyś w przedszkolu, nie wiem czy pan wójt pamięta. Przyjechała pani z Wipaszu z prezentem. Pan wójt przyszedł z jakimś prezentem do dzieci, nie pamiętam dzień dziecka czy coś, ja też z cukierkami. I rozmawialiśmy z taką panią, pamięta pan z fundacji, ona chyba z Wipaszu. Pani Magda bodajże. Tak. I co mi się spodobało, ona tak rozmawialiśmy, niej, że właśnie pracuje, że fundacji, bo tam jeszcze o wycieczce dzieciom, czy można zrobić. Ja mówię, jak możecie. Jeszcze paniom, ja mówię, zafundować. No paniom, nie dzieciom. Ale takie padły słowa, które teraz sobie przypomniałam. Co ona tak powiedziała, że pracują w Międzyrzecu, że ta firma jakaś tam wspomniała i mówi, czy u was może w Kodniu byłyby chętne osoby, już dla 10 osób wysyłaliby samochód do Kodnia i odwozili. Jeżeli są ludzie za, chętni, to może niechby spróbowali taką nawiązać, no właśnie, ktoś chce bardzo tą pracę, to ja bym takie coś myślę, jeżeli ona coś, pamiętam 10 osób, ale może by się więcej osób znalazło, prawda? I skorzystać z tej propozycji. Pani Barbaro, ta propozycja jest nadal aktualna. Jest, no właśnie. Były obwieszczenia powieszone w urzędzie gminy. Panie wójcie, jeżeli chodzi o tą firmę właśnie, o której pani przewodnicząca wspomniała, to jest firma Sedar. Firma, która zajmuje się rozbiorem kurczaków właśnie z Wipaszu. I z tego, co ja wiem, to tam nawet osoby ze wschodu nie chcą pracować, ponieważ warunki są takie, że nie da się wytrzymać. No nie ma pan... I mam te informacje z pierwszej ręki. Także proszę, dziękuję. Proszę pana, to była... Te propozycje pracy składała firma Wipasz i to, co pani Barbara mówi. No niestety, nikt się nie zgłosił. Drodzy państwo, daję autobus, czy będzie, podejmują tam pracę różne osoby, bo im do pracy brakuje. Oni dają autobus, nawet jak będzie 50 osób, to stąd do Międzyrzeca będzie, biorą na swój koszt. Plus jeszcze całodzienne wyżywienie. Jeżeli ktoś jest chętny do pracy, to proszę się zgłosić do nich. Są te jeszcze ogłoszenia u nas i oni po prostu zatrudniają tych ludzi. Nie, proszę pana, bo tam jest takie duże zapotrzebowanie na pracę, bo to jest bardzo duży zakład. W momencie, kiedy pan wójt zaczął mówić, to jeszcze zadał takie pytanie, co ja mogłem zrobić, bo przecież cztery opinie, a ja jeden. Jeżeli państwo oglądaliście przekaz sesji rady, było wystąpienie naszego prawnika i on wyraźnie powiedział, że to jest lobby. I tutaj Grażyna potwierdziła, że właśnie te opinie mogą tylko być oparte, tylko, no mówię w tym znaczeniu, że to jest jednak poprzez jakieś naciski. Ja nie chcę nikogo oskarżać, ale że to jest właśnie lobby i tutaj my nie zarzucamy panu, że pan jako urzędnik podjął tę decyzję, do której był formalnie zmuszony. Ale tu chodzi nam o tego Jerzego Trocia, który jest właśnie członkiem naszego społeczeństwa, żeby właśnie wspólnie z nami działał, a nie przeciwko. Nigdy nie działałem przeciwko, proszę panią. Nie dojem, nie dośpię, a dla mnie gmina i mieszkańcy są najważniejsi. Szanowni państwo, myślę, że tak. Dziękuję, że tutaj jesteście, że jesteśmy, że już pytania padły. Dużo rzeczy dowiedzieliśmy się dzisiaj, dużo rzeczy z sesji.
ale polecamy, internet wszystko powie. Koło Łosic, tam ludzie nie kłamią. Chociaż za oknem zima, to tak jakoś poczułem w pewnym momencie, że jednak lody pękły. Że pan wójt Jerzy Troć robi się Jerzym Trociem i tak jak na sesji jeszcze atakował Kiczyńskiego, że to walka jakaś tam, że coś tam jeszcze inne rzeczy. Policją mnie straszy. Panie Jurku, ja jestem politykiem i jestem odporny na takie rzeczy, ale czasami nie wytrzymuję, bo też moja córka oglądała. Ja mówię, tato, to przecież ten pan jakieś głupoty opowiada. Córka 10 lat ma, wiecie. To był długi seans. Jezu, jak dla niej to po prostu wiem, że długi. Jurku, panie wójcie, złożyliśmy pytania. Wystarczy jutro nam je przesłać, nie czekać do poniedziałku regulaminowo, to już będzie wyraz dobrej woli. Naprawdę na te pytania macie odpowiedź na nośnikach elektronicznych. To jest szybka piłka. Mariusz Tur tutaj jest, już widziałem przynajmniej, bystry chłopak, pach, pach i prześlę i będziemy mogli działać. Druga sprawa, złożyliśmy te skargi do SKO, już to powiedziałem. To będzie test na twoją prawdomówność. Jeżeli SKO będzie miało jakieś wątpliwości, stań po stronie tych wątpliwości i będziesz miał narzędzie. Zgoń wszystko na nas, na komitet. My tutaj szykując się, biorąc na siebie tę odpowiedzialność, jesteśmy przygotowani na to, że będą w nas walić. Wszystkich. W nią, w niego i tych dwoje, którzy są w kwasówce. Myśmy to wiedzieli. Basia wiedziała. Ona jak do mnie zadzwoniła, powiedziała, że ona rzuca przewodniczenie. Powiedziałem, Basiu, za żadne skarby świata, bo będziesz winna. Tak samo, to parę osób, ale ja mówię o sobie. Tak samo my wiemy, że nas zwalono. Panie wójcie, my wszystko przebaczymy. Tylko pan się wycofaj z tych decyzji. Zapomnę każde słowo, bo to jest niepotrzebne między nami, Jurku. Społeczeństwo jest, nie jest podzielone. Społeczeństwo jest, wszyscy są przeciwni. Te podpisy zbierane teraz, te śnieżyce w te mrozy. Wiecie, jak to się zbiera? To się po prostu naprawdę źle się zbiera. A chodzimy, nic z tego nie mając, tak jak mówi, do każdego domu, jakieś babcie nam drzwi otwierają. To widać, że społeczeństwo nie jest podzielone. Społeczeństwo jest mądre właśnie, bo tutaj dobrze, nie wiem, kto powiedział, który z was, chłopy, nie? Że gmina to my, to wy, to ludzie, a wójt tylko nas reprezentuje, bo wyście na niego głosowali, na mnie nie. Na mnie do powiatuście głosowali i za to wam serdecznie dziękuję. Bo myślałem, może Jurek ma rację, może tam, dobra, to jest wasza sprawa, prawda? Także Jurku, ciśnienie zejdzie. Zrobię będziesz ci tę lepiej, drogę. Ale zrobię ci tę drogę, Mariusz, ale nie przeżywaj. Nie, ta droga będzie i tak, nie dla mnie. Olszanki, Dobromyśl, a autobus szkolny twój wozi. Pamiętasz, jak na sesji mówiłem wtedy do Zania? Zróbcie, znaczy namawiałem, to autobus szkolny teraz jedzie w koło i dzieci wstają później do szkoły. Ale Jurek, wtedy waliłeś we mnie, a teraz jak zrobiłeś, co mówiłem? Powiedziałem, że super. I nie do mnie. Mieszkańcy Olszanek i Dobromyśla. Chyba, że to nie twoje wyborcy. Akurat ale nie o tym dzisiaj. Polno zrobiłem z Zaniowia, tam zrobię tobie. No dobrze, już. Super, dzięki. Brawo, 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 brawo. Jurek. Jurek, wal we mnie, zejdzie ci ciśnienie, bo oni może nie zasługują. Ja mam twardszą skórę, niestety nauczyło mnie to tam radnowanie i wiem, że trzeba czasami postawić się. Ja wam nie powiem, kto wczoraj mnie przekonywał, żebym zmienił decyzję i wyszedł z tego komitetu. Ja wam kiedyś powiem, się zdziwicie, ale nie powiem, póki pan wójt ma teraz ruch po swojej rące. Wczoraj próbowano mnie przekonać, oni nawet się teraz dowiadują. Wiecie, ale nie straszono mnie, tylko próbowano mnie przekonać. I już dostałem zaproszenie osobiste do WIPASZu. Ale powiedziałem, żeby sobie je wsadzili gdzieś. Bo wiecie, co by było uczciwe? Gdyby zaprosili mnie i was przed decyzją, przed pomysłem realizacji. Teraz, to wiecie, jak to wygląda? Idzie bandzior sobie ulicą, wpierdoli, pieprzy gościowi, gość we krwi leży. Cofnę się, przeproszę go, może mu nic nie będzie. Nie, trzeba było go w ogóle nie zaczepiać. A nie teraz być dobrym, jak już on tam się wykrwawia. Tak samo WIPASZ postąpił z wami, z nami. Najpierw nas zmusił, wójta przekonał. Nikt mnie nie przekonywał z WIPASZu. Nikt mnie nie przekonywał z WIPASZu. No ale oni nie byli u mnie, Jurek, oni byli u ciebie w gminie. Taka procedura jest. Wiem, ale byli u ciebie, nie u mnie.
Także nie wiem, przekonywali, złożyli tę prośbę, jak to zwał, tego zwał. Ale teraz oni będą mnie zapraszać, was zapraszać, jak was chcieli wszystkich zrobić w jajo. Rozumiecie? W jajo. A gdyby wcześniej, mówię, jeszcze raz powtórzę, byłoby uczciwie, mielibyście wybór. A może by tak pomyśleli przynajmniej 50% społeczeństwa, jak Jurek Troci mówi, może będą miejsca pracy, może to, może tamto. 2 lat się toczy postępowanie, a wy się dowiadujecie, my się dowiadujemy, dzięki temu, że Rzeszczynka dostała w kość. Bo gdyby oni nie dostali, wiecie co? Wszystko by się toczyło dalej. Szanowni Państwo, kończymy. Proponuję już kończyć, późna pora. Powiem tak, nie dla mnie, ale podziękujcie tym z komitetu, podziękujcie. I tym dwoje, które jeszcze pojechało do Kwasówki. Oni wzięli na siebie, tam każdy z nas chciał jechać. Myśmy tam naprawdę byli ciekawi. Chciałem usłyszeć jeszcze raz tego pana, który nazwał mnie kłamcą, ten z Wipaszu w okularach. On mi powiedział, że ja tu kłamię. A ja tylko pytałem o przychody czy o dochody dla gminy. O nic więcej nie pytałem, o prawdę. Dziękuję wam w naszym imieniu. Bądźcie z nami, będziemy was jeszcze potrzebować. Wierzcie mi, powiedzcie każdemu, kto nie złożył podpisu. U sołtysa zawsze można złożyć. Potrzebny nam jest 95% podpisów z gminy. Tego nawet sam rząd nie obali, bo tu to wy jesteście suwerenem. Dziękuję państwu i brawo dla was, żeście przyszli. Drodzy Państwo, korzystając z okazji, kto jeszcze nie podpisał tej naszej petycji, to zapraszamy tutaj, będzie można podpisać. No i do usłyszenia następnym razem, no, miejmy nadzieję z dobrymi wiadomościami. Kto podpisał elektronicznie, to nie jest ten sam. Teraz to jest oddzielnie, całkiem inna petycja. Tamta jest elektroniczna, a ta jest papierowa. Tutaj tak, imię, nazwisko, adres, data i podpis.